Cześć, witam Was bardzo serdecznie w cyklu trzech spotkań, podczas których będziemy uczyć się zarządzania projektami IT. Dzisiaj spotkanie z Marcinem Grygierkiem, w kolejnej części spotkanie ze mną, a w ostatniej z trzech części będziecie mogli wysłuchać moich rozmów z osobami, które na co dzień pracują przy projektach IT. Czy jako programiści, czy jako współwłaściciele software house'u, czy też jako osoby zarządzające w software house'ie. Będzie to bardzo ciekawy cykl, podczas którego mam nadzieję nauczycie się o tym nie tylko jak nie wtopić, ale także co zrobić, żeby wasze projekty się udały. Dzisiaj spotkanie z Marcinem Grygierkiem to niesamowita podróż po tym, czym są projekty IT. I w pierwszej części, czy w pierwszym wykładzie Marcina będziecie mogli zobaczyć różnego rodzaju case'y i narzędzia, które pozwolą Wam właśnie współpracować dobrze. Dobrze dla obu stron, z efektem pozytywnym również na końcu. Więc super sprawa, pierwsza część wykładu, ale to nie jedyna część wykładu, ponieważ mamy też drugą część wykładu, podczas której będziecie mogli dowiedzieć się, czym jest Agile, czym jest Scrum, czym jest Waterfall, ale przede wszystkim Scrum. Więc poznacie wszystkie tutaj zasady, które możecie spotkać i spotkacie prawdopodobnie w większości software house'ów, które działają teraz na terenie Polski, ale i oczywiście na świecie, bo Scrum jest metodyką uniwersalną. No dobrze, więc ja nie przedłużam, ponieważ to, co najlepsze, najsłodsze, dopiero za chwilę. Marcin Grygierek, niesamowity bagaż doświadczeń, niesamowita zdolność do dzielenia się swoją wiedzą. Zapraszam Was, nie przedłużajmy, cieszmy się. Cześć wszystkim, z tej strony Marcin Grygierek. Chciałbym Wam dzisiaj troszkę opowiedzieć na temat podejścia do projektów IT z troszkę innej strony. Niekoniecznie patrząc na programowanie czy inne rzeczy z tym związane, ale bardziej na aspekt biznesowy i samo zaplanowanie czy przygotowanie tego projektu do dalszej fazy, czyli już potem programowania i tak dalej. Tytuł wykładu brzmi: jak nie wtopić na początku pracy z klientem. Jakby cały wykład będzie poświęcony tym, będę starał Wam się dać jakieś rady czy przykłady, jak jeszcze przed rozpoczęciem faktycznej pracy tak sobie wszystko przygotować, żeby ten projekt po prostu dowieść, a nie położyć go od razu na samym początku. Na samym początku, szczególnie kiedy ktoś rozpoczyna dopiero swoją przygodę z klientami czy z pracą z projektami, jest czasem taki moment, taka sytuacja, że tak, super, mamy klienta, lecimy, będą pieniądze, idziemy do przodu, jakoś to będzie. Czasem człowiek działając emocjonalnie, czy bardzo mu, nie wiem, zależy na jakimś kliencie, nie chce go przestraszyć rozwlekaniem tego procesu, pomija pewien aspekt przygotowawczy i chciałby jak najszybciej przejść do programowania. Stop. Nie możemy w ten sposób zrobić, bo to po prostu w dłuższej perspektywie doprowadzi do tego, że projekt po prostu nie będzie dowieziony, albo będzie dowieziony nie tak, jak któraś ze stron by tego oczekiwała. Nie możemy sobie pozwolić na coś takiego, bo raczej każdemu powinno zależeć, żeby zrobić projekt w jak najlepszej jakości, tak żeby spełniał po prostu wszystkie założenia przyjęte przez klienta i oczywiście przez nas jako wykonawców. Zanim rozpoczniemy faktycznie pracę nad projektem, zanim usiądziemy, czy to samodzielnie, czy z zespołem do programowania, należałoby sobie odpowiedzieć na parę pytań. Pierwsze z nich, tak ogólnie można powiedzieć, czy wiesz dokładnie, co masz wykonać i w jakim zakresie? Czasami się zdarza, że od klienta dostajemy jakieś stawkowe informacje, sami niewiele na ten temat wiemy, no i to wychodzi z tego od takiego, no, że trzeba zrobić aplikację, która umożliwi zarządzanie swoimi finansami. No i nie wiadomo, czy to ma być prosta jakaś lista wydatków, czy planowanie budżetu, czy może przygotowanie listy przelewów, które musimy zrobić, czy jeszcze cokolwiek innego, po prostu nie wiadomo. No więc czy wiemy, w jaki dokładnie sposób ta aplikacja ma działać? Często jest sytuacja, że po prostu nie wiemy, no, nie ma takich informacji, klient dał taki tylko i wyłącznie opis i jakoś sobie trzeba z tym poradzić. No, z tym sobie należy poradzić troszkę inny sposób, żeby te informacje uszczegółowić z klientem i przeprowadzić go przez cały proces i zebrać te wszystkie informacje, których po prostu nie mamy, a które nam są potrzebne. Takim drugim pytaniem, które jest też związane jakby z tą pierwszą rzeczą, jest kwestia, czy dobrze wyceniłeś swoją pracę.
Tutaj, no skoro nie znamy tak naprawdę wszystkich wymagań, nie wiemy dokładnie, co jest do zrobienia, no to na 99% mogę odpowiedzieć, że ta praca byłaby po prostu w niepoprawny sposób wyceniona. Programista czy inna osoba, która pracuje w projekcie, poświęca swój czas na ten projekt. No i raczej każdemu zależy, żeby za ten czas być odpowiednio wynagrodzonym. Nie możemy sobie raczej pozwalać na to, że będziemy przepalać nasz czas za darmo, no bo coś nie było dopowiedziane, brakuje jakichś informacji i nie wiadomo, co trzeba zrobić, i tak się błądzi po prostu w tym projekcie. No dobra, ale odpowiedzmy sobie na to pytanie. Czy dobrze wyceniłeś swoją pracę? Tak, chyba. No to tak, czy chyba? Jeżeli wymagania projektu nie były jasno określone, nie wiemy dokładnie, co mamy robić, no to to nigdy nie będzie odpowiedź tak. To zawsze będzie chyba, z naciskiem raczej na tą drugą stronę, czyli że nie wyceniłem tego dobrze. No, jeżeli mówisz, że to w jakiś sposób wyceniłeś, to jak to wyceniłeś? Czasami są sytuacje, że ktoś odpowie, no tam wydawało mi się, że zajmie mi to około miesiąca, więc to będzie kosztować x tysięcy złotych. No, bardzo śmiałe założenie, że to zajmie miesiąc i będzie tyle kosztować, szczególnie nie wiedząc, co tak naprawdę w tym projekcie będzie do zrobienia. Biorąc pod uwagę odpowiedzi na te dwa postawione pytania, to są oczywiście odpowiedzi w sytuacji, kiedy projekt nie był odpowiednio zaplanowany i chcielibyśmy z nim ruszyć pod wpływem emocji, czy jakoś szybko, bo nam się zależy i tak dalej. Jaki można wniosek wyciągnąć z takiego podejścia? Po prostu projekt zacznie tonąć, zanim jeszcze na dobre się rozpocznie. Dlaczego? Większość projektów jest taka, że trzeba określić jakiś budżet, czy określić, ile będzie kosztowało klienta wykonanie tego projektu. To jest bardzo ryzykowne dla wykonawcy, kiedy on ma z góry podać jakąś cenę. Więc nam, wykonawcom, powinno zależeć na tym, żeby jak najdokładniej ten projekt wycenić. Tylko żebyśmy my mieli możliwość wycenić go jak najdokładniej, musimy jak najwięcej o tym projekcie wiedzieć, czyli jakie są wymagania, jakie są założenia tego projektu, jaki jest cel tego projektu, na jakich urządzeniach on ma być uruchamiany i cała masa jeszcze pytań, na które sobie trzeba odpowiedzieć, oczywiście nie samemu, ale z klientem, bo to klient musi być tą osobą, która nam te informacje przekaże, no bo jemu zależy tak naprawdę nad tym projektem. Tutaj to są bardzo ważne rzeczy, ponieważ bardzo duża część projektów IT, które upadają, czy to są projekty zlecone przez klienta, czy to są jakieś wewnętrzne projekty, może jakieś startupy, tego typu przedsięwzięcia często upadają właśnie z powodu źle zdefiniowanych wymagań. Wymagania, które nie są odpowiednio określone, doprowadzają do przekroczenia budżetu czy do zrealizowania, ale nie w takiej formie, jak oczekiwał klient, lub po prostu znacznych opóźnień, co zawsze się przekłada na jakąś stratę, czy to finansową, czy wizerunkową, czy jeszcze jakąś inną, która negatywnie wpływa na biznes. I takie szacunki, jak sobie podaliśmy, że będzie kosztować X, czy będzie trwało tam X, to tak naprawdę można sobie włożyć między bajki, jeżeli nie będziemy dokładnie wiedzieć, co my chcemy zrobić. To jest taka sytuacja, jakby do nas przyszedł klient i powiedział: dobra, słuchaj, chcę mieć aplikację właśnie do zarządzania finansami. Ile to będzie kosztować? My możemy wtedy klientowi równie dobrze odpowiedzieć: słuchaj, a ja chcę samochód. Ile ten samochód będzie kosztować? No to ten klient najprawdopodobniej wtedy odpowie: no dobra, ale jaki samochód? Sportowy, terenowy, może jakiś mały samochodzik miejski, jakiś silnik, skrzynia automatyczna czy manualna. No to wtedy my do klienta wracamy z pytaniem: no dobra, widzisz, jak to wygląda, że nie jesteś w stanie mi odpowiedzieć. Ja tak samo nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na pytanie, ile taka aplikacja będzie kosztować. To też jest proces troszkę bardziej złożony, żeby dokładnie określić, w jaki sposób taka aplikacja ma działać oraz wyglądać. I wspomniałem też o tym, że można sobie takie szacunki włożyć między bajki, no bo nie mając określonych tych wymagań, równie dobrze można zrobić aplikację do zarządzania finansami, która będzie kosztować 5 tysięcy, 10 tysięcy, 50, pół miliona
i której realizacja będzie trwała miesiąc, dwa, pięć, rok, dwa lata lub w ogóle będzie rozwijana w nieskończoność. Diabeł tkwi zawsze w szczegółach, które decydują ostatecznie o tym, ile coś kosztuje i ile coś po prostu trwa. Przed czym my się chcemy zabezpieczyć na takiej pierwszej fazie projektu? Jest parę kwestii, które zawsze przeszkadzają w odpowiednim prowadzeniu projektu czy robieniu tego, co po prostu najbardziej ludzie zazwyczaj chcą robić, uczestnicząc w projektach IT, czyli coś fajnego zakodzić, rozwiązać jakiś problem, a nie się męczyć jeszcze z jakimiś przeszkodami. Parę takich rzeczy, które zdecydowanie przeszkadzają, to przede wszystkim coś, czego nikt nie chce, czyli praca za darmo. Kolejna rzecz, opóźnienia. Trzecia rzecz, niejasności. Czyli my coś zrobiliśmy tak, jak nam się wydawało, ale klient potem mówi, mi chodziło o coś innego. Kolejna rzecz, zmiana wymagań. Robimy, już na przykład dążymy do końca projektu, do jego zamknięcia, a nagle przychodzi klient i mówi, wiesz co, podoba mi się to kółko, ale wolałbym kwadrat. Zrobimy kwadrat i klient potem mówi, dobra, jednak wolałbym trójkąt. Zmienia kolejny raz, nas to kosztuje kolejną pracę. A na końcu klient mówi, wolałbym jednak kółko, więc wracamy znowu z powrotem do kółka, a potem jeszcze klient powie, że my sami nic nie robimy, tylko on musi wszystko robić po prostu za nas. To są wszystko niewygodne sytuacje, łącznie z marudzeniem klienta na temat tego, że robimy coś nie tak, bo on chciałby inaczej, bo mu się tutaj nie podoba, tu by zrobił lepiej i wszystko jest ogólnie nie tak. Wszystkie te sytuacje mogą być odpowiednio uniknięte poprzez odpowiednie rozplanowanie projektu. Więc w jaki sposób my się możemy przed tym zabezpieczyć? Oczywiście pomijam tu kwestie prawne, kwestie jakiejś umowy czy tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o projekty IT, czy również inne projekty, w których trzeba coś wykonać, najważniejszą kwestią zawsze jest specyfikacja. Specyfikacja mówi nam o tym, co jest do zrobienia, w jaki sposób to jest do zrobienia, w jakim zakresie, co ma się znajdować w aplikacji, czego ma tam nie być i masa innych takich odpowiedzi, które stanowią po prostu źródło prawdy na temat danego projektu. Tutaj taki przykład, jak czasem projekty IT wyglądają, kiedy braknie gdzieś tego odpowiedniego dogadania się. Widzimy tutaj 12 różnych perspektyw, 12 różnych spojrzeń na tak naprawdę to samo. Pierwsza rzecz, jak to klient wytłumaczył, potem po kolei, jak każda z innych osób to zrozumiała, a na koniec podsumowanie, czego klient tak naprawdę potrzebował. Tutaj po prostu brakuje odpowiedniego zrozumienia potrzeb klienta i dobrania pod to odpowiedniego rozwiązania. Więc tak jak już sobie wspomnieliśmy, specyfikacja powinna określić nam wymagania projektu, zakres pracy, jaki jest do wykonania i w jakim formacie ta praca, czy w jakim zakresie ta praca ma być wykonana. Trochę masomyślane. Ogólnie specyfikacja nam mówi o tym, co po prostu trzeba i w jaki sposób zrobić. Czyli można powiedzieć, że specyfikacja stanowi takie źródło prawdy o projekcie. I zazwyczaj podchodzi się w ten sposób, że nie ma tego w specyfikacji, to po prostu takie wymaganie nie istnieje. Bo nie możemy sobie za bardzo rozrzucać wszystkiego po różnych miejscach. W ogóle źle, jeżeli mamy parę różnych plików, gdzie tu jest coś, co klient kiedyś powiedział, co dotyczy oczywiście projektu, co powinno być specyfikacji, tam jest jeszcze coś innego. Część w ogóle znajduje się w mailu, część znajduje się, nie wiem, na Facebooku, na jakimś komunikatorze. Wszystkie takie rzeczy, które mają trafić do projektu, powinny właśnie znaleźć się w specyfikacji. I specyfikacja oczywiście pozwala nam potem dobrze wyestymować cały projekt. Jeżeli mamy spisane dokładnie wszystkie wymagania, wiemy, co mamy robić, i klient nam to, co najważniejsze, potwierdzi i zaakceptuje, wtedy możemy mu podać jakieś szacunki, ile mogłoby to trwać, ile mogłoby to kosztować. Ale zaraz. Klienci są oczywiście jacy są. I jeżeli my klientowi powiemy w taki sposób, dobra, ja ci powiem, ile to kosztuje, ale najpierw musimy sobie poświęcić trochę czasu, żeby określić wymagania.
No to klient wtedy może powiedzieć: no dobra, ale ile to będzie kosztować? Bo nie wie, czy ma ten czas poświęcać. Tak samo po stronie wykonawcy. Jeżeli my poświęcimy czas na robienie tej specyfikacji, na spotkania z klientem, czasami jeszcze się jeździ do klienta, żeby z nim posiedzieć czasem całymi dniami, jeżeli to są jakieś większe projekty, i załóżmy, że poświęcimy tydzień na przygotowanie takiej specyfikacji razem z taką analizą, a potem się okazuje, że klient powie: no dobra, no ale ja myślałem, że to będzie 20 razy tańsze, także ja dziękuję. No i wtedy my mamy tydzień czasu, za który nam nikt po prostu nie zapłaci. Jest to tydzień wyjęty z naszego życia, który mogliśmy poświęcić na jakąś pracę inną, gdzie byłyby jakieś pieniądze lub po prostu moglibyśmy sobie wziąć wolne. No a tak poświęciliśmy to na klienta, który finalnie nic z nami nie będzie realizować. No więc co w takiej sytuacji? Wiadomo, że nikt nie chce robić czegoś na darmo, czy z góry komuś coś dawać, więc trzeba znaleźć jakiś taki półśrodek, który umożliwi nam na samym początku stwierdzenie, czy w ogóle chcemy przechodzić dalej. I tutaj też sobie warto na jedno pytanie odpowiedzieć. To jest taka trochę smutna prawda, a może nie smutna, no bo to czasem pozwala uniknąć pewnych problemów też w przyszłości, czy pewnych jakichś nieporozumień. Po prostu nie każdy klient musi być twoim klientem. Czasem po prostu lepiej jest odpuścić takiego klienta, szczególnie w sytuacji, jak jest od razu jakiś za bardzo marudny, czy widać po prostu po nim, że nie ma pieniędzy, a bardzo dużo by chciał. Szkoda po prostu wtedy naszego czasu i tracenia go na tego klienta, ugadywania, próby urobienia tego klienta, żeby może trochę tam kasy dołożył i coś z nami zrobił. Nie ma to sensu. No więc w takiej sytuacji dobrze sobie z każdym klientem przeprowadzić taką wstępną weryfikację. Klientowi oczywiście jeszcze przed jakąś tam analizą czasem musimy podać chociażby, ile to mniej więcej będzie kosztowało. Wiadomo, że programista nie jest wtedy w stanie określić, ile to dokładnie będzie kosztować, czy tam jakiś menedżer, no bo nie wie, co jest dokładnie do zrobienia. Tutaj często niestety trzeba się posiłkować albo jakimiś innymi podobnymi realizacjami, albo mniej więcej oszacować, jaki może być rząd wielkości. Chociażby, czy to jest 10 do 20 tysięcy, 50 do 100 tysięcy, czy na przykład 100 tysięcy do pół miliona. Tylko po to, żeby klientowi dać taką informację i zobaczyć, czy on w ogóle byłby gotowy na jakikolwiek wydatek w tym zakresie. Jeżeli my powiemy klientowi wstępnie: OK, wydaje mi się, że to powinno trwać około 4 do 6 miesięcy, powinno kosztować mniej więcej 20 do 40 tysięcy, no bo mniej więcej po tym, co klient nam przekazał w jakichś jego szczątkowych informacjach, albo może trochę dokładniejszych, widzimy, że to nie będzie takie hop-siup, żeby ten projekt zrobić. Jeżeli klientowi przekażemy taki rząd wielkości i on nam powie: a nie, 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 bo ja mam tylko 2000, no to dziękujemy klientowi, żegnamy się z pokoju, nie tracimy po prostu więcej czasu. Jeżeli byśmy w takiej sytuacji przystąpili już do analizowania, zbierania wymagań, zostawiając jakiekolwiek kwestie finansowe sam koniec, no to byśmy się po prostu niemiło zdziwili, no bo tak jak wcześniej wspomniałem, poświęciliśmy już dużo czasu, a nic z tego kompletnie nie będzie. A klienci, jak to klienci, wiadomo, że nie chcą płacić za takie rzeczy jak przygotowanie specyfikacji czy spotkania z nimi z góry, więc to sobie trzeba po prostu wkalkulować w koszt projektu. No ale te koszty się dopiero wtedy zwrócą, jeżeli ten projekt będziemy realizować. Kolejną taką rzeczą, którą możemy zrobić przed rozpoczęciem pracy z klientem, jest lekka analiza jego biznesu. Tu się można posiłkować jakimiś narzędziami w stylu rejestr gospodarczy czy inne tego typu serwisy i na przykład sprawdzić, czy klient może ma jakieś sprawozdanie finansowe, czy coś zobaczyć, jakie ma obroty, jaki w ogóle ma biznes. No bo wiadomo, że czasem lepiej się gada z klientem, który ma zysk jakiś tam roczny na jakimś poziomie, czy ma ogólnie jakieś duże przychody, czy w ogóle ma jakąś firmę na przykład, czy to jest klient biznesowy, czy to jest klient prywatny. No bo jeżeli mamy jakieś przesłanki ku temu, że klient tych pieniędzy może nie mieć, albo w ogóle może nie być świadomy, ile takie rzeczy mogą kosztować, no to dobrze tak tą rozmowę z klientem prowadzić, żeby ewentualnie nie iść po prostu dalej i od razu podziękować, jeżeli nic z tego i tak nie wyjdzie.
Dobrze, więc powiedzieliśmy sobie troszkę na temat klienta, czy zawsze trzeba z nim rozmawiać, czy czasem lepiej odpuścić. No i dalej, co z tą specyfikacją? Powiedzieliśmy sobie, że specyfikacja powinna zawierać jak najwięcej informacji na temat tego, co w projekcie jest do wykonania. No więc teraz możemy sobie określić troszkę bardziej, jakie konkretnie rzeczy mogłyby się tam znaleźć. Pierwszą taką rzeczą, która pozwoli nam sprecyzować wymagania naszego systemu, może być określenie aktorów, czy też ról systemowych. Takim aktorem może być m.in. administrator, czy użytkownik, czy pracownik, może klient, czy tam, nie wiem, handlowiec, jeżeli to jest aplikacja do sprzedaży B2B. Aktorzy to są wszystkie możliwe typy użytkowników, którzy wchodzą w jakąś interakcję z tą aplikacją, mogą coś w niej wykonywać, często mają swoje jakieś uprawnienia, czy w jakiś sposób uczestniczą w przebiegu całej aplikacji. I w specyfikacji dobrze sobie rozpisać wszystkich tych aktorów, co mogą, czego nie mogą, jakie są ich uprawnienia, czy może mają jakieś specjalne uprawnienia któryś z nich, a część na przykład jest tylko obserwatorem, czy cokolwiek jeszcze innego. Ważne jest sobie po prostu opisać, kto może korzystać z takiej aplikacji, jaka jest jego rola w całym systemie. Jedną z najważniejszych rzeczy w specyfikacji mogą być tak zwane historyjki użytkownika, czyli user stories. To jest taka specjalna konstrukcja, która pozwala trochę połączyć ze sobą język techniczny z językiem biznesowym, tak żeby programista zrozumiał biznes oraz żeby biznes był w stanie przekazać, co on chce w ogóle zrobić. Historyjka użytkownika składa się z paru konkretnych części i ma konkretne zadanie do wykonania. Zazwyczaj struktura takiej historyjki wygląda tak. Jako użytkownik chcę, potrzeba, aby, cel do osiągnięcia. Czyli w skrócie opisujemy jako kto, czyli jako która rola, czy jako który aktor, chcę co zrobić, aby coś osiągnąć. Historyjki użytkownika są również łączone z kryteriami akceptacyjnymi, które pozwalają na etapie, czy to odbioru etapu, czy odbioru już całej aplikacji, zweryfikować, czy faktycznie zostały te historyjki, czyli te wymagania biznesowe, zaimplementowane w taki sposób, jak klient sobie to wyobrażał. Takich historyjek tworzy się oczywiście bardzo dużo. One powinny pokryć wszystkie rzeczy, które faktycznie aplikacji mają zostać wykonane. Taka historyjka może przykładowo wyglądać w ten sposób. Jako użytkownik chcę mieć możliwość zobaczenia listy wydatków, aby zweryfikować mój budżet. Mamy rolę, czyli użytkownika, mamy potrzebę, czyli możliwość zobaczenia listy wydatków oraz mamy cel, czyli zweryfikować mój budżet. Czyli biznes określił, co potrzebuje. Teraz takie historyjki można dać do analizy technicznej, czy to programiście, czy nam, jeżeli my to będziemy wykonywać. I na podstawie takiej historyjki jesteśmy w stanie mniej więcej czasowo określić, ile będzie trwało ich zaimplementowanie w systemie, co się oczywiście przekłada na końcowy koszt. Wspomnieliśmy sobie, że historyjka wiąże się też z kryteriami akceptacyjnymi, które w tym przypadku mogłyby brzmieć w taki sposób. Użytkownik widzi najpierw najnowsze wydatki. Na liście widzi listę, nazwę wydatku, kategorię oraz wysokość, czyli ile coś tam kosztowało. Z poziomu listy użytkownik może przejść do szczegółów wydatku. To są już dodatkowe kryteria, które uszczególniają nam, w jaki sposób ta historyjka powinna zostać zaimplementowana. Na podstawie tych kryteriów później klient, czy dział jakości, czy osoba, która to po prostu odbiera, weryfikuje, czy to jest to, co potrzebuje. Oczywiście im takich kryteriów więcej, im bardziej one są precyzyjne, tym lepiej, no bo wtedy coraz bardziej ten projekt jakby strona techniczna, czyli programista może zrozumieć i dobrze wdrożyć. Jedną z takich też rzeczy, które można sobie umieścić w specyfikacji, to może być jakieś mapowanie procesu. To wszystko oczywiście zależy od tego, co trzeba wykonać, jak bardzo to jest rozległa aplikacja i przede wszystkim
Czasem ile też czasu jest na zrobienie tego wszystkiego? No bo mapowanie procesów czasem bywa czasochłonne. No i nie zawsze jest to jakieś niezbędne. Zawsze sobie mimo wszystko dobrze jest zrobić jakieś podstawowe procesy, a reszta może być pokryta po prostu historyjkami. Ważne, żeby gdzieś było jasno określone, co jest do zrobienia. Jeżeli chodzi o procesy czy mapowanie procesu, to tutaj narzędzi jest bardzo dużo. W tej sytuacji można przygotowywać diagramy przepływu czy diagram procesu. Natomiast można to sobie troszkę też uprościć, ponieważ my tutaj nie mówimy o jakichś bardzo złożonych systemach, gdzie musimy stosować wszystkie narzędzia związane z inżynierią oprogramowania. Staramy się tutaj uchwycić tylko jakiś sposób na zamodelowanie tego na tyle, na ile będzie to wystarczające. I w przypadku procesów często w ogóle stosuje się listę kroków, gdzie opisujemy sobie krok po kroku, co wykonuje użytkownik, żeby tam wykonać jakiś jeden proces aplikacji, na przykład złożenie zamówienia, czy dodanie wydatku, czy weryfikacja miesięcznego budżetu. Jednym sposobem bardziej graficznym jest przygotowanie procesu przy pomocy schematu blokowego. Czyli tu już sobie rozrysowujemy po kolei. Od góry, jakby cały diagram zaczyna się od góry, gdzie następnie odpowiednio strzałkami łączymy ze sobą konkretne bloki, które nam pokazują, jak następuje przepływ, a w aplikacji widzimy, gdzie są jakieś rozgałęzienia, czy są jakieś decyzje po drodze podejmowane i co otrzymujemy finalnie. My sobie też taki przykładowy proces, tak samo jak przykładowe historyjki użytkownika, również sobie zamodelujemy. Następnie możemy sobie przejść do kwestii, w jaki sposób podejść z klientem do przygotowania takiej specyfikacji, żeby po prostu każda ze stron wiedziała, co jest potrzebne. I pierwszy krok to zazwyczaj powinno być jakieś spotkanie warsztatowe lub przynajmniej jakaś rozmowa, czy to przez Skype'a, czy Zooma, czy inne Teamsy. Ważne, żebyśmy byli w stanie w jakiś kreatywny sposób przeprowadzić, powiedzmy, jakąś małą burzę mózgów. Tu chodzi po prostu o to, żeby każdy mógł dać jakieś swoje pomysły, klient, żeby mógł się wypowiedzieć na temat tego, czego on oczekuje po tej aplikacji i żebyśmy mieli jakąś przestrzeń, która pozwoli nam te pomysły zapisać, a potem je rozszerzyć. Często używanym narzędziem do tego typu działań jest Miro. Miro jest taką tablicą używaną właśnie czy do spotkań w stylu event storming, czy jakaś burza mózgów, czy innego rodzaju warsztaty, gdzie gromadzimy jakby pomysły, gromadzimy to, co ma być w aplikacji wykonane, wybieramy z tego to, co będzie faktycznie potrzebne, rozszerzamy, dodajemy jakieś pomysły itd. I zazwyczaj pierwszym krokiem jest przygotowanie takiej tablicy kreatywnej, która jest wynikiem całej burzy mózgów z klientem. I następnie na podstawie tego, co zebraliśmy, identyfikujemy aktorów, którzy występują w systemie, identyfikujemy procesy, które tam przebiegają. Możemy sobie te procesy zamodelować właśnie przy pomocy jakiegoś konkretnego diagramu. W najprostszym przypadku przy pomocy listy kroków, czy też schematu blokowego. Oraz rozpisujemy historyjki użytkownika wraz z kryteriami. To oczywiście nie jest coś, co zrobimy za pierwszym razem i będzie od razu dobrze. To jest jakby proces, w którym klient bezpośrednio musi uczestniczyć. To jest podejście iteracyjne. Po warsztatach zbierzemy te informacje, przygotowujemy, rozpisujemy. Zaczynamy w tym momencie już tworzyć taki dokument, który pozwoli nam na spisanie tego w jakimś jednym miejscu. I następnie przekazujemy to klientowi. Klient weryfikuje, komentuje, daje informacje na przykład OK, ale brakuje nam tego. Albo o, teraz widzę, że przydałoby się jeszcze coś takiego. No i w tym momencie dodajemy do specyfikacji jakieś nowe rzeczy, ewentualnie usuwamy, jeżeli coś tam się znalazło, co finalnie będzie niepotrzebne. I następnie ponownie wracamy z tym do klienta. W momencie jak klient stwierdzi OK, to jest to, co faktycznie chciałbym mieć. Wydaje mi się, że jest to w porządku. To określamy sobie jeszcze dodatkowe wymagania, które tej specyfikacji musiałyby się
które w specyfikacji musiałyby się znaleźć. Bo oczywiście aplikacja to nie jest tylko wymaganie funkcjonalne, czyli użytkownik A robi coś, żeby coś. Aplikacja to jest też cały szereg wymagań niefunkcjonalnych, związanych jakby ze środowiskiem uruchomieniowym tej aplikacji, sposobem jej działania, wydajnością tej aplikacji, między innymi kwestie designu, jakby czy też innych podobnych aplikacji, na których klient chciałby się wzorować, a my mamy na tym nasz design oprzeć. To też generalnie ważna kwestia, no bo my mówimy sobie głównie o programowaniu, ale też wiadomo, że aplikacja w jakiś sposób powinna wyglądać. No więc w takich wymaganiach niefunkcjonalnych można określić, czy jakiś kierunek graficzny, czy może klient posiada księgę znaku. Tam można też to w jakiś sposób umieścić. W wymaganiach niefunkcjonalnych można też określić informacje jakiegoś ostatecznego terminu odebrania aplikacji, kwestie wielojęzykowości, tego typu rzeczy, które nie są bezpośrednio zakresem funkcjonalnym, tylko czymś, co istnieje obok, ale jest niezbędne do odpowiedniego przygotowania tej aplikacji. I ostatnim krokiem, który możliwe, że jest tutaj krokiem najważniejszym, jest kwestia odbioru tego dokumentu, czyli tej specyfikacji wraz z zamrożeniem tego zakresu, jeżeli faktycznie chcemy już działać. Klient na tym etapie powinien jasno zatwierdzić poprawność tego dokumentu. I najlepiej by to było potwierdzenie pisemne, jeżeli się da. Nawet klientowi można taką specyfikację wydrukować, niech tam podpisze albo jakiś protokół odbioru, albo przynajmniej niech to widnieje w jakimś mailu, że tak, potwierdzam, jest ok. Ponieważ dopiero w tym momencie możemy wyestymować, ile to będzie trwać i kosztować. I na tym etapie powinniśmy ten zakres pracy zamrozić. No bo jeżeli chcemy to wyestymować, no to nie możemy tego co chwilę zmieniać czy dodawać, no bo wtedy tego do końca nie wyestymujemy. I na tym etapie faktycznie przechodzimy do momentu, gdzie mamy określone, co chcieliśmy zrobić i ile to będzie kosztować, ile to będzie trwać. Klient wie, na czym stoi. My wiemy, na czym stoimy. Klient, mając oczywiście dostęp do specyfikacji, widzi te wszystkie historyjki. No i na tym etapie, jeżeli koszt na przykład go przerasta, no to jest w stanie podjąć jakieś kroki, na przykład zmienić priorytety, czy podzielić aplikację chociażby na mniejsze części. Mając sytuację, kiedy klient odbiera ten dokument, jesteśmy już na dobrej drodze do tego, żeby ten projekt dowieść dobrze do końca. Wtedy oczywiście trzeba sobie tego pilnować wszystkiego, czy klient nie wymyśla, ale jeżeli wymyśla, mamy po prostu podkładkę w postaci specyfikacji z określonym jasno zakresem. Więc jeżeli klient będzie wymyślać, no to po prostu trzeba coś do tego zakresu dołożyć i za to dopłacić. Przeprowadzimy sobie teraz krótką symulację z użyciem tych narzędzi do zrobienia takiego prostego warsztatu oraz przygotowania jakiejś tam historyjki. Wykorzystamy to potem do przygotowania takiej przykładowej specyfikacji z sekcjami, które tam najlepiej by się znalazły, oraz troszkę sobie tą specyfikację wtedy jeszcze na podstawie tego dokumentu omówimy. Dobrze, więc otworzyłem właśnie Miro, które było wcześniej wspomniane, i wykorzystam go do przygotowania, do przeprowadzenia prostej burzy mózgu z klientem. Klient powiedział, że on chce mieć aplikację do zarządzania domowymi wydatkami. No więc z klientem należy się zastanowić, co w tej aplikacji ma się znaleźć. No, podczas rozmowy z klientem może wyjść, że klient powie, no chciałby tam mieć możliwość śledzenia wydatków. No to wiemy, że pojawi nam się jakiś moduł o nazwie wydatki. No i gadamy dalej z klientem, jak on sobie to może wyobrażać. No mówi, że chciałby, żeby użytkownik mógł sobie dodać do listy wydatek z jakąś konkretną kategorią. No więc tutaj już mamy trochę więcej informacji. Pojawił się użytkownik. Możemy klienta dopytać, czy w takim razie ma być jakaś możliwość logowania do aplikacji, czy coś takiego. No i klient na przykład powie, że tak, że każdy z domowników na przykład może się logować,
I oprócz tego jeszcze jeden z tych domowników będzie jakby administratorem, więc musimy tutaj założyć, że będzie jakiś system użytkowników. No więc mamy już jakby dwa tutaj moduły. Wypytujemy klienta dalej, co byśmy tutaj chcieli. To oczywiście jest takie bardzo, bardzo mocno uproszczone, bo to się często robi bardziej jakby, oczywiście trwa to dłużej i jest bardziej złożonym procesem, no ale tak to mniej więcej, bardzo ogólnie mówiąc, wygląda. No, pytamy dalej klienta, co tutaj jeszcze potrzebuje. No to wspomnij na przykład, że chce mieć możliwość weryfikacji miesięcznego budżetu z miesiąca na miesiąc w formie jakiegoś tam wykresu. No to pojawi nam się na przykład kolejny moduł. Raportowanie. No i załóżmy, że wyszło na razie tyle tych informacji, tyle jakichś takich głównych modułów, które mają się tam znaleźć, więc możemy sobie teraz to powoli uszczególniać, czy szukać jakby konkretnych sytuacji, które tutaj mają się znaleźć. No i rozmawiamy o wydatkach i wychodzi u klienta, no, że chce, żeby użytkownik widział listę wydatków. Następnie chciałby, aby wydatki miały kategorię. No i skoro nam się pojawia kategoria, no to można to pytać klienta, czy on by chciał, żeby ta kategoria była z jakiejś gotowej listy, czy może, że administrator mógłby sobie tę kategorię tworzyć. No i klient na przykład decyduje, że chce, żeby te kategorie były w jakiejś ogólnej liście, na przykład jedzenie, sport, rozrywka i tak dalej. No to możemy sobie kolejną karteczkę tutaj przyczepić. Z na przykład tymi faktycznie kategoriami. Jedzenie, rozrywka, sport, edukacja. I że to jest zamknięta lista po prostu tych rzeczy. No i taką karteczkę przyczepiamy sobie pod te kategorie, żebyśmy wiedzieli, że to tego dotyczy. No i co do wydatków, chcielibyśmy jeszcze mieć widok pojedynczego wydatku. I tutaj tak samo jak definiowaliśmy przy kategorii, możemy sobie określić jakieś szczegóły, że chcemy tutaj mieć data dodania, wysokość, kategoria, na przykład informację, kto dodał. Na liście wydatków też chcielibyśmy mieć oczywiście parę szczegółów. No i to mogłoby być, to sobie troszkę odsuniemy. Mogłoby to być na przykład filtrowanie po dacie i wysokości wydatku. Kolejną z takich rzeczy, którą moglibyśmy chcieć tutaj, no to może być wyszukiwanie po kategorii i wysokości dodatku. I możemy sobie jeszcze też sprecyzować, potem już dogadujemy z klientem, co on w tej liście faktycznie chce widzieć. I mam na przykład informację, że na liście ma być nazwa, wysokość i data dodania. No więc mamy bardzo podstawowo określone wymagania dotyczące tych wydatków, więc można z klientem przejść do dalszej części. I mamy system użytkowników. Możemy określić, że chcemy tutaj podział na rolę. No i mamy wtedy rolę na przykład administrator z pełnym dostępem. Możemy sobie dorzucić informację, że administrator ma dostęp do raportów, bo tak na przykład klient określił. A drugą rolą będzie jakiś zwykły członek tej aplikacji, to członek rodziny. Brak dostępu do raportu.
Kolejna bardzo ważna rzecz, którą sobie dobrze określić, no to sposoby logowania w tej sytuacji. Logowanie przy pomocy e-maila i hasła. No i wtedy możemy sprecyzować jeszcze te rzeczy, podać na przykład, że hasło musi mieć minimum 10 znaków. Możemy sobie dorzucić jeszcze kwestię profilu użytkownika, że chcemy, żeby każdy miał swój profil. No i to jakieś dane, które można ustawić, powiedzmy imię, nazwisko i zdjęcie. No dobra, no i został nam tak naprawdę ten ostatni moduł. I tutaj określiliśmy z klientem, że chcielibyśmy mieć raporty miesięczne. I dajmy sobie wymóg, że na przykład klient chciałby to eksportować do CSV-ki. Dajmy informację jeszcze, że ma być w postaci tabelarycznej plus wykres. No i tutaj mamy w miarę, powiedzmy, w miarę dokładnie rozpisane podstawowe jakieś wymagania dotyczące tej aplikacji. Wiemy już od razu tutaj więcej niż na samym początku, no bo pojawiły się trochę bardziej te szczegółowe informacje, na przykład eksport tych raportów do CSV-ki, o których klient wcześniej nam nie wspominał na początku, ale dopiero mu to przyszło do głowy na etapie tych warsztatów. No dobra, no więc teraz mamy tu już jakąś informację, mniej więcej wiemy, co w tej aplikacji ma być, więc teraz możemy z klientem przejść do kolejnej części, czyli przygotowania tych historiek użytkowników, na etapie których jeszcze sobie doprecyzujemy to, co jest tutaj do wykonania tak naprawdę. No więc kolejnym krokiem jest już założenie jakiegoś dokumentu ze specyfikacją, w której będziemy trzymać te wszystkie informacje. Więc ja taki przykładowy dokument Wam tutaj pokażę. Dobrze, jakby ten dokument miał swoją jakąś konkretną strukturę, żeby też mówił o tym, co w tym dokumencie się znajduje, jaki jest cel tego dokumentu, żeby było jasne, co w nim można znaleźć. I też bardzo ważne, żeby ten dokument na przykład wersjonować z opisem, co się zmieniło pomiędzy kolejną wersją. No bo specyfikacja czasem się zmienia wraz z rozwojem projektu, więc dobrze wtedy wiedzieć, jak to mogło wyglądać wcześniej, co się faktycznie zmieniło. Pierwszą informacją, którą możemy w specyfikacji umieścić, no to w ogóle, czego dotyczy ten dokument. To jest szczególnie przydatne w sytuacji, kiedy takich dokumentów mamy więcej. Mamy na przykład specyfikację projektu, możemy mieć jeszcze wcześniej jakąś analizę biznesową, czy jeszcze coś innego, na czym się opieramy, więc fajnie sobie to w jakiś sposób jednolity opisywać. Wspomniane teraz wcześniej wersjonowanie, czyli piszemy, kiedy powstała dana wersja, jakie było przeznaczenie tej wersji, czy kiedy ona powstała, na jakiej podstawie, czy spotkania, czy czego i kto tą wersję stworzył, tak żebyśmy mieli też historię. Następnie lista zmian w tej specyfikacji. Następnie warto sobie określić, czemu służy ten dokument. To jest bardziej tak informacyjnie, jak ktoś dostanie ten dokument na przykład od klienta, żeby wiedział, czego się tutaj spodziewać. Czyli opisujemy cel dokumentu, zakres dokumentu, żebyśmy wiedzieli, czego możemy się spodziewać, zanim będziemy po nim scrollować, no bo specyfikacja zazwyczaj trochę miejsca jednak zajmuje. Następnie już przechodzimy do informacji dotyczących bezpośrednio projektu. Cel projektu. Tutaj dobrze sobie w kilku zdaniach zwięźle odpisać, do czego ten projekt, który jest opisywany, służy. Więc my moglibyśmy tutaj podpisać: celem projektu jest uproszczenie
zarządzania miesięcznymi wydatkami oraz raportowanie . Następnie najważniejsza część specyfikacji, czyli wymagania. Ja tutaj wydzieliłem dwie sekcje. Wymagania funkcjonalne oraz wymagania niefunkcjonalne. I właśnie wymagania funkcjonalne to jest to, co się bezpośrednio ma znajdować w aplikacji, czyli wspomniani przeze mnie aktorzy, historyjki użytkownika i procesy. I teraz możemy sobie to uzupełnić. W naszym przypadku aktorów będziemy mieli dwóch. Pierwszym aktorem będzie administrator. Więc skrótowo sobie też opiszemy, kim jest ten administrator. Oczywiście im ten opis będzie dokładniejszy, tym lepiej dla każdego, no bo wtedy dokładnie wiemy, na czym dana rola polega. Tutaj mamy skrótowo opisane, że administrator posiada dostęp do całości systemu oraz raportowania. Druga rola, niech to będzie członek posiada ograniczony dostęp nie posiada dostępu do systemu raportowania. To oczywiście dobrze sobie to opisać jak najbardziej szczegółowo, żebyśmy mieli komplet informacji na temat danej roli. Warto sobie tutaj też wyszczególnić rzeczy, co na przykład to może mieć zapisane, czy to w profilu, czy jakie informacje o danej roli będziemy przetrzymywać, czy jakieś inne jeszcze uprawnienia. Natomiast teraz w zasadzie taka, powiedzmy, najważniejsza część, czyli user stories, czyli te historyjki. Tutaj nie będę tego rozpisywać wszystkiego bardzo dokładnie. Ja sobie rozpiszę parę takich najbardziej tutaj przydatnych. Czyli na samym początku historyjki dobrze sobie numerować. To może być po prostu liczba rosnąca, albo ta historyjka może też być związana jakby z zakresem, którego dotyczy. Więc jeżeli mieliśmy moduł użytkowników, no to możemy sobie historyjki numerować w stylu na przykład user 1. I treść historyjki jako dowolny użytkownik mieć możliwość zalogowania się do systemu przy pomocy e-maila oraz hasła, aby uzyskać dostęp do listy wydatków. Mamy jasno określone, co trzeba zrobić i jaka jest tutaj potrzeba. Możemy sobie sprecyzować jeszcze kryteria akceptacyjne. Jakie by tu mogły być kryteria? Hasło musi mieć co najmniej 10 znaków. I moglibyśmy tu już na przykład podać, że po poprawnej autoryzacji użytkownik zostaje przeniesiony do widoku listy wydatków. Ostatnią kolumnę na tą chwilę zostawimy jeszcze pustą, zaraz do niej wrócimy. Z tym samym możemy mieć związaną drugą historyjkę. Jako zalogowany użytkownik chcę mieć możliwość wylogowania się z systemu na przykład, aby nikt niepowołany nie widział moich wydatków. No i teraz możemy sobie też tutaj sprecyzować kryteria akceptacyjne. No i pierwszym takim kryterium może być po poprawnym wylogowaniu
użytkownik dostaje informację o powodzeniu, a dwa, po wylogowaniu użytkownik zostaje przekierowany do ekranu logowania. Jeżeli chodzi o system użytkowników, no to moglibyśmy mieć dwa takie wymagania. Kolejne wymagania, kolejne historyjki mogą dotyczyć innych modułów, takich jak moduł wydatków. Czyli możemy sobie stworzyć wymaganie na przykład exp1 od expense, czyli od wydatek, jako zalogowany użytkownik chcę mieć możliwość dodania nowego wydatku w celu kontroli mojego budżetu. I tutaj w kryteriach akceptacyjnych warto sobie sprecyzować, co taki użytkownik musi podać. Użytkownik musi podać nazwę wydatku i na przykład od razu uszczególnić, ile tu ma być znaków, maksymalnie 50 znaków. Musi określić wysokość wydatku oraz kategorię zamkniętej listy. Tutaj te historyjki są zgodne z tym, co sobie przygotowaliśmy w Miro, więc tutaj tak naprawdę nic nowego się generalnie nie pojawia. I tu mielibyśmy jeden taki wydatek, jedno takie nasze wymaganie. Możemy sobie dopisać drugie. Jako zalogowany użytkownik chcę mieć możliwość przejścia z listy wydatków do widoku szczegółów pojedynczego wydatku. Aby zobaczyć szczegółowe informacje na jego temat. I tutaj możemy sobie określić takie wymagania, już nawet bardziej techniczne, w stylu użytkownik widzi przycisk przejdź do szczegółów. Możemy sobie też dodać trzeci wymóg, na przykład jako administrator chcę mieć możliwość zmiany kategorii wydatku, aby poprawić potencjalny błąd innego użytkownika. I tutaj kryterium akceptacyjne może być takie, że administrator musi potwierdzić zmianę kategorii. Możemy sobie dorzucić ostatnie już tutaj wymaganie, dotyczące tym razem modułu raportowania. I to będzie moduł, nazwijmy go rep od report 1. Jako administrator chcę mieć możliwość pobrania raportu w formacie CSV, aby w późniejszym czasie zaimportować go do Excela. No jakie możemy mieć tutaj kryterium akceptacyjne? Plik CSV zawiera poprawne polskie znaki. Z CSV-kami czasem są różne problemy jakby z formatowaniem tych danych, na przykład z przecinkami, więc jako kryterium możemy też dorzucić, że plik zawiera poprawnie zapisane, zawierające przecinek. Rozpisaliśmy sobie tutaj podstawowe historyjki. Mamy kryterium akceptacyjne, więc tu już mamy dość szczegółowo opisane, co ma być realizowane i nawet w jakiej formie.
W przypadku plików CSV również można sobie zawrzeć takie kwestie jak plik CSV zawiera poprawnie wyeksportowane dane zawierające przecinki, ponieważ czasem w przypadku CSV to jest problemem. No i mamy teraz rozpisane historyjki użytkownika. Co prawda nie są to wszystkie historyjki, które moglibyśmy sobie tutaj ująć, ale już to nam daje jakiś obraz na temat całego systemu. Tak, oczywiście docelowo tych historyjek byłoby dużo więcej, które pokryłyby cały zakres funkcjonalności, które będą się składać na ten projekt. Więc co możemy sobie zrobić w dalszej części? Kolejną kwestią, którą możemy sobie zrobić, to jest przygotowanie opisu jakichś podstawowych procesów. No i kwestia, jaki proces my moglibyśmy w tej aplikacji wyróżnić. Najfajniej sobie rozpisać chociażby jakiś najbardziej główny proces, czy proces, który będzie najczęściej wykonywany. I w tym wypadku mógłby to być proces dodawania wydatku. W przypadku procesów warto sobie wykorzystać narzędzie, na przykład tutaj ja korzystam z Diagrams.net, gdzie możemy sobie taki diagram przygotować. I w jakiej formie moglibyśmy to zrobić? Najprościej to przygotować w postaci schematu blokowego, gdzie z pomocy bloków sobie możemy taki diagram budować. Nie będziemy teraz tutaj czasu poświęcać bardzo na budowanie tych diagramów. W naszym przypadku wygodniejsze po prostu będzie rozpisanie sobie tego w liście kroków, ponieważ tutaj też zawrzemy więcej informacji. Więc proces sobie nazwiemy dodawanie wydatku. No jakie kroki użytkownik musi poczynić, żeby ten wydatek dodać? Pierwszy jest związany z autoryzacją, czyli użytkownik autoryzuje się przy pomocy e-maila oraz hasła. Drugi krok może być taki: z ekranu głównego wybiera opcję dodaj nowy wydatek. Użytkownik podaje nazwę, wysokość wydatku oraz wybiera kategorię i potwierdza dodanie poprzez naciśnięcie przycisku dodaj. Prosty bardzo proces. Oczywiście jakbyśmy sobie dokładniej rozpisali cały jakby historyjki, czy bardziej szczegółowo, to można by sobie to jeszcze bardziej tutaj rozwinąć. Aczkolwiek w naszej sytuacji chodzi jakby o w naszym przypadku chodzi po prostu bardziej o samo podejście do tego, co w tych procesach może się znajdować. No i tym sposobem opisaliśmy sobie tutaj wymagania funkcjonalne aplikacji, więc moglibyśmy teraz przejść z klientem do kolejnego kroku. Załóżmy, że część funkcjonalna jest OK na tą chwilę i przechodzimy sobie do wymagań niefunkcjonalnych. Tutaj mogą znajdować się rzeczy związane z jakimiś zewnętrznymi integracjami, które bezpośrednio nie wchodzą jakby w funkcjonalność aplikacji, jakieś kwestie bezpieczeństwa oraz przykładowo urządzenie, na których aplikacja ma działać, czyli środowiska uruchomieniowe. W tym miejscu dobrze sobie rozpisać m.in. takie rzeczy, języki aplikacji. Czyli w naszym przypadku aplikacja działa tylko w języku polskim. Bardzo ważna rzecz, środowisko uruchomieniowe, żebyśmy sobie sprecyzowali, jakie wymagania musi spełnić środowisko, żeby tę aplikację uruchomić. To możemy dać tutaj, że są to urządzenia mobilne z systemem Android powyżej wersji powiedzmy 8 oraz iOS powyżej wersji 13. Możemy dodać jakieś wyłączenia, że brak obsługi na przykład jakiegoś tam konkretnego iPhone'a X z jakiegoś powodu.
i precyzujemy dodatkowe informacje. Minimalna obsługiwana rozdzielczość ekranu to 480 na powiedzmy 960, tutaj strzelam trochę, a maksymalna to 720 na 1024. Chodzi po prostu o to, żebyśmy sobie określili wszystkie jakby rzeczy, które mają wpływ na aplikację, ale nie są bezpośrednio funkcjonalnościami, ale które mogą zaważyć na wycenie całości wykonania tego projektu lub na kwestiach na przykład jego wdrożenia potem. Ostatni punkt, który tutaj mamy podany, to może być kwestia związana z dystrybucją tej aplikacji. No i możemy sobie dać informację, że aplikacja będzie rozpowszechniana przy pomocy sklepów Play Store, znaczy App Store oraz Google Play. Tutaj te wymagania niekoniecznie będą miały zastosowanie do każdej możliwej aplikacji. Tu jest ważne, żeby znaleźć coś takiego, co dotyczy bezpośrednio tego, co my realizujemy. Jeżeli robilibyśmy jakąś aplikację internetową, no to nie mówilibyśmy tutaj koniecznie o wersji iOS-a, ale może bardziej o wersjach przeglądarek, które będziemy wspierać. Czy dodawalibyśmy informację, że wersja, powiedzmy, Internet Explorer 10 czy 11 nie jest już obsługiwana. Więc staramy się tutaj znaleźć takie kwestie, które dotyczą aplikacji, ale nie w kontekście funkcjonalnym, czyli tylko bardziej takim niefunkcjonalnym, czyli właśnie języki aplikacji, dystrybucja, uruchamianie, kwestie związane z designem, kwestie związane z designem, czy inne tego typu podobne rzeczy. I na tym etapie taka najbardziej podstawowa specyfikacja może się zamknąć. Ważne jest, żeby jej zawsze pilnować i w momencie pojawienia się jakichś zmian na bieżąco tutaj informacje dodawać. Załóżmy teraz, że przygotowaliśmy taką specyfikację, daliśmy ją klientowi, klient już nam zatwierdził, no ale okazuje się na koniec, że fajnie, ale jest to trochę za drogie albo trwa za długo i trzeba by coś z tym zrobić. Klient nie chce się z tego wycofać, ale na przykład nie ma takiego przepływu finansowego, żeby to pokryć wszystko w krótszym czasie i potrzebowałby to na przykład rozłożyć sobie na mniejsze okresy czy podzielić na mniejsze etapy. To są rzeczy, które z klientami występują bardzo często. No, klientom też zależy na tym, żeby oni sobie zachowali ciągłość finansową, no bo nie zawsze mogą przeznaczyć jakąś tam konkretną ilość gotówki w krótszym okresie, niż dla nich by to było wygodne. Więc tutaj stosuje się też odpowiednie podejścia, które pozwalają taki projekt podzielić sobie na mniejszy. Tutaj pojawia nam się określenie MVP, czyli Minimum Viable Product, czyli produkt spełniający minimalne wymagania funkcjonalne. To jest podejście, które stosuje się w sytuacji, kiedy klient na przykład chciałby szybciej coś wypuścić na rynek, czy szybciej chciałby dostać jakąś wersję, która nie jest jeszcze idealna, rozbudowana w takim stopniu, jak on by chciał, ale spełnia już jakieś podstawowe założenia. Podejście MVP stosuje się bardzo często w pracy z klientami, szczególnie kiedy to jest jakiś startup, który chce zweryfikować rynek, chce zebrać jakieś informacje od klientów, żeby się dowiedzieć, czy w ogóle to, co oni robią, ma sens. To ma oczywiście też zastosowanie jako pierwsza faza projektu, który przygotowujemy już na przykład do jakiegoś ułożonego klienta, że to już byłby jakiś pewien zakres funkcjonalności, który pozwoliłby w pewnym stopniu usprawnić pracę jego firmy. MVP w każdym razie jest taką minimalną częścią docelowego całego produktu, która spełnia pewien określony zakres funkcjonalności. No i teraz też pytanie, jak z klientem sobie można określić, które te funkcjonalności chcielibyśmy w tym MVP mieć, a które chcielibyśmy mieć w kolejnej fazie. Do określenia zakresu MVP może klientowi oraz Wam jako wykonawcy, programiści, może pomóc narzędzie nazywane MOSCO. To się tak mądrze nazywa, ale tak naprawdę chodzi o bardzo prostą rzecz, mianowicie o określenie priorytetów danych wymagań.
Łączy się to często właśnie z historykami użytkownika, czy z przypadkami użycia, czy z wymaganiami opisanymi w jakiś inny sposób. Tutaj te pojedyncze litery nie bez powodu są powiększone, ponieważ moską i te cztery litery oznaczają M od must, czyli musi się znaleźć w jakiejś tam części, S should, czyli powinno, C could, czyli byłoby dobrze, czy też mogłoby, a W want, czyli coś jakby wypada na danym etapie. I stosuje się te literki, to nazewnictwo, do priorytetyzacji konkretnych wymagań. To pozwala klientowi określić fazy rozwoju danego produktu, czy na przykład określić zakres MVP. Bo często do MVP można określić, że przyjmujemy wszystko, co jest określone literką M. Więc wracając do specyfikacji, którą sobie przed chwilą rozpisaliśmy, możemy ją rozszerzyć o te właśnie priorytety. Więc jeżeli jest taka kwestia, że klient chce to jakoś poukładać w czasie lub przygotowujemy mu harmonogram, no też dobrze brać pod uwagę, co jest dla niego najważniejsze. W naszym przypadku no, nie będzie tego jakoś bardzo dużo, ale powinniśmy dać radę tutaj parę przykładów, parę priorytetów wyodrębnić. Rzeczy takie jak logowanie. No to klient stwierdza, że to oczywiście musi być. Musi się umieć użytkownik zalogować. Musi się wylogować. Następnie mamy jako zalogowany użytkownik chce mieć możliwość dodania nowego wydatku w celu kontroli mojego budżetu. No to jest jakby najważniejsza kwestia, więc oczywiście to też musi być. Ale natomiast jako zalogowany użytkownik chce mieć możliwość przejścia z listy do widoku szczegółów. To jakby nie jest niezbędne do uruchomienia pierwszej wersji aplikacji. To jest oczywiście coś, co się powinno znaleźć, ale to może być potraktowane jako should, czyli powinno być, ale niekoniecznie musi być na samym początku. Następnie, jako administrator chcę mieć możliwość zmiany kategorii wydatku, aby poprawić potencjalny błąd innego użytkownika. To też byśmy chcieli, szczególnie jeżeli tych użytkowników miałoby być więcej, to byłoby coś, co nam się przyda. Ale nie jest to ważne ani w MVP, ani w jakiejś pierwszej fazie, czy tam kolejnej, więc możemy to określić jako C. Natomiast klient stwierdza, że kurczę, wszystko fajnie, ale ten moduł raportowania trochę wydłuża ten projekt i trochę podnosi za bardzo budżet, który byłby na niego potrzebny, więc w obecnej chwili z tego zrezygnujemy. Zostawiamy to w specyfikacji, ale na obecną chwilę tego nie realizujemy. Więc mamy określone priorytety przez użytkownika, znaczy przez klienta oczywiście, i na tej podstawie możemy określić mu jakieś fazy wykonania. W stylu MVP to będą wszystkie wymagania określone jako M. Faza pierwsza po MVP wszystkie określone jako S, a faza potem jeszcze kolejna wszystkie określone jako C. To oczywiście może być dzielone na fazy inaczej, biorąc pod uwagę na przykład moduły, które są do wykonania, czy jakikolwiek inny sposób, który jest do klienta jakby wygodny i jak najbardziej potrzebny. Mamy więc sytuację, kiedy przygotowaliśmy specyfikację, przygotowaliśmy jakąś estymację, przygotowaliśmy priorytety, co pozwoliło podzielić na konkretne fazy cały projekt, więc możemy teraz śmiało przechodzić do realizacji projektu. Oczywiście po drodze są jeszcze kwestie, zawsze jakieś umowy i tak dalej. Natomiast to jest już ten etap, kiedy można sobie projekt rozpocząć, ponieważ mamy podkładkę i jesteśmy zabezpieczeni jeszcze przed tym, żeby klient nam nagle nie wyskakiwał z jakimiś dziwnymi rzeczami. I właśnie z tym jeszcze jest związana jedna rzecz, którą warto w projektach sobie wprowadzić. Klient, jak to klient, często lubi sobie w środku projektu wyskoczyć z jakąś zmianą, czy to nowym wymaganiem, które chciałby, żeby je wprowadzić. Często to jest coś takiego, dobra, szybko zróbcie to, bo potrzebuję, to jest bardzo ważne, muszę to mieć. Natomiast klient potem czasem o tym zapomni i za jakiś czas przychodzi i chce ponownie jakąś zmianę. I jak mu się powie, że no dobra, ale chciałeś to mieć wcześniej inaczej. Klient czasem ma w tym momencie zanik pamięci, nie do końca jakby pamięta, bo może mu gdzieś to umknęło, no i twierdzi, że nic takiego nie miało miejsca. To są bardzo często jakieś kluczowe decyzje, które
klient podejmuje, które my też musimy jakby mieć gdzieś zapisane, czy mieć świadomość tego, że taka decyzja była faktycznie podjęta, żeby mieć podkładkę w przyszłości, czy żeby po prostu klientowi czasem coś udowodnić. W tym celu stosuje się w projektach rejestr zmian. Rejestr zmian może mieć dowolną formę. To może być umieszczone również w specyfikacji, chociaż lepiej to trzymać obok, na przykład czy to w Excelu, czy też w Wordzie. Ważne, żeby tam się zawarły takie informacje jak data podjęcia decyzji, jaka to była decyzja i kto podjął taką decyzję. Wtedy mamy informację, że faktycznie ktoś coś powiedział, co wpłynęło na przykład na zakres projektu. Kwestie takie jak zmiana zakresu, czy zmiana wyceny, zwiększenie budżetu, które razem z tym idzie, są do klienta często bardzo istotnymi rzeczami, no i warto mieć się o co oprzeć takiej sytuacji. Rejestr zmian w tej sytuacji jest po prostu dla nas, jako wykonawców, dodatkową podkładką, gdzie możemy klientowi pokazać czarno nad białym. OK, ale taka była Twoja decyzja, więc w tej sytuacji projekt poszedł w taką, a nie inną stronę i wynika to dokładnie z tego. Tym sposobem doszliśmy do końca tego wykładu i warto sobie tutaj podsumować parę rzeczy. Przede wszystkim w tym, co jest najważniejsze w całym tym procesie i tak dalej, jest to, żebyśmy wiedzieli, co trzeba faktycznie zrobić. To jest coś istotnego nie tylko do programistów czy zespołu, który wykonuje daną pracę, ale to ma też oczywiście kluczowe znaczenie do klienta. Klient też wtedy ma jasno, czarno na białym określone, co jest do zrobienia, szczególnie w jaki sposób, czy w jakim czasie, ile to będzie kosztować, to jest generalnie dobre dla każdego. Oczywiście to jest pewien narzut czasowy, żeby przygotować sobie specyfikację, czy zebrać te informacje od klienta, odpowiednio opisać, ale to jest narzut czasowy, który trzeba ponieść, żeby zrobić coś po prostu dobrze. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie mojego wykładu. Do zobaczenia na kolejnym. Czy żeby po prostu klientowi czasem coś udowodnić? W tym celu stosuje się w projektach rejestr zmian. Rejestr zmian może mieć dowolną formę. To może być umieszczone również w specyfikacji, chociaż lepiej to trzymać obok, na przykład czy to w Excelu, czy też w Wordzie. Ważne, żeby tam się zawarły takie informacje jak data podjęcia decyzji, jaka to była decyzja i kto podjął taką decyzję. Wtedy mamy informację, że faktycznie ktoś coś powiedział, co wpłynęło na przykład na zakres projektu. Kwestie takie jak zmiana zakresu, czy zmiana wyceny, zwiększenie budżetu, które razem z tym idzie, są do klienta często bardzo istotnymi rzeczami, no i warto mieć się o co oprzeć takiej sytuacji. Rejestr zmian w tej sytuacji jest po prostu dla nas, jako wykonawców, dodatkową podkładką, gdzie możemy klientowi pokazać czarno nad białym. OK, ale taka była Twoja decyzja, więc w tej sytuacji projekt poszedł w taką, a nie inną stronę i wynika to dokładnie z tego. Tym sposobem doszliśmy do końca tego wykładu i warto sobie tutaj podsumować parę rzeczy. Przede wszystkim w tym, co jest najważniejsze w całym tym procesie i tak dalej, jest to, żebyśmy wiedzieli, co trzeba faktycznie zrobić. To jest coś istotnego nie tylko do programistów czy zespołu, który wykonuje daną pracę, ale to ma też oczywiście kluczowe znaczenie do klienta. Klient też wtedy ma jasno, czarno na białym określone, co jest do zrobienia, szczególnie w jaki sposób, czy w jakim czasie, ile to będzie kosztować, to jest generalnie dobre dla każdego. Oczywiście to jest pewien narzut czasowy, żeby przygotować sobie specyfikację, czy zebrać te informacje od klienta, odpowiednio opisać, ale to jest narzut czasowy, który trzeba ponieść, żeby zrobić coś po prostu dobrze. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie mojego wykładu. Do zobaczenia na kolejnym. Cześć wszystkim. Z tej strony Marcin Grygierek. Chciałbym Wam dzisiaj troszkę opowiedzieć o zwinnym podejściu do wytwarzania oprogramowania. Więc na samym początku należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest wytwarzanie oprogramowania. Wytwarzanie oprogramowania jest bezpośrednio związane z inżynierią oprogramowania, gdzie poprzez inżynierię oprogramowania rozumiemy dyscyplinę informatyczną, która właśnie mówi o tym, w jaki sposób to oprogramowanie tworzyć, jak je projektować, jak dobierać architekturę,
tak żeby oprogramowanie było kompatybilne wstecznie, żeby było otwarte na zmiany, na nowe wymagania. I cały zakres tego wszystkiego, co tak naprawdę składa się końcowo na jakiś gotowy działający system, produkt czy projekt. Wyróżniamy sporo różnych sposobów wytwarzania oprogramowania, które mogą być dobrane do różnego rodzaju sytuacji, które napotkamy w pracy. W zależności od klienta, od projektu, od tego generalnie, co mamy zrobić, można sobie dobrać różną metodykę pracy. Generalnie możemy wyróżnić parę sposobów podejścia do wytwarzania oprogramowania. My się skupimy generalnie na dwóch z nich, czyli na podejściu zwinnym, Agile, oraz porównamy je sobie trochę z podejściem kaskadowym, czyli Waterfall. Jeżeli chodzi o inne podejścia, inne sposoby, no to jest to m.in. jeszcze podejście prototypowe, które polega na jak najszybszym przygotowaniu jakiegoś prototypu, żeby go zweryfikować, ewentualnie odrzucić. Podejście równoległe, które zakłada równoległą pracę nad różnymi etapami oprogramowania, też całego procesu. Etapowe, które też w jakiś sposób nam dzieli ten cały proces. Natomiast my się skupimy na podejściu zwinnym oraz trochę kaskadowym. Podejście zwinne, Agile, oraz kaskadowe, czyli Waterfall. Tutaj tak naprawdę można by sobie zwizualizować te dwa podejścia takim oto rysunkiem. Waterfall to jest podejście takie, powiedzmy, schodkowe, gdzie krok po kroku wykonujemy kolejną konkretną część procesu, co nam się końcowo składa na jakiś gotowy system, produkt czy projekt. Natomiast podejście Agile ma trochę inne, jakby inne reguły. Tutaj zakładamy nie pracę po kolei, krok po kroku i koniec, tylko tu zakładamy pracę bardziej w cyklach, które się powtarzają i w ramach tych cykli mamy pewne fazy, które po prostu następują jedna po drugiej. Ale jest to o wiele krótsze, te cykle, niż w przypadku podejścia kaskadowego, czyli Waterfall. Więc weźmy sobie na pierwszy ogień podejście takie klasyczne, czyli Waterfall. Może nie tyle co klasyczne, ale takie raczej najstarsze i kiedyś najbardziej powszechnie używane. Waterfall zakłada parę faz, które się składają na zrobienie projektu czy też systemu. I mamy tak, planowanie, które polega na przygotowaniu specyfikacji, zebraniu wymagań od klienta, ustaleniu generalnie, co jest do zrobienia. Kolejna faza to jest analiza tego, co zbierzemy. Analiza pod kątem samych wymagań, co w ogóle należy zrobić i w jaki sposób, oraz pod kątem wykonalności tego, czego od nas klient, przykładowo klient, oczekuje. Pewne rzeczy nie są zawsze możliwe do wykonania, więc na tym etapie można ustalić, że tego się po prostu nie da zrobić. I w przypadku Waterfalla faza analizy oraz faza planowania jest często bardzo długa, ponieważ tu się trzeba skupić na tym, żeby bardzo dokładnie określić sobie wszystko, co należy wykonać. Bo później zmiana wymagań jest bardzo kosztowna. Kolejną fazą jest projekt i tutaj mówimy o przygotowaniu architektury systemu, określeniu jakichś szczegółów technicznych, doboru na przykład narzędzi, z których będziemy korzystać, przygotowanie projektów bazy danych, jakichś relacji, jakichś integracji, z których będziemy korzystać. Kolejny krok, krok czwarty, to jest jakby dla wielu główna część jakiegokolwiek procesu wytwarzania oprogramowania, czyli faktyczne programowanie. Praca z kodem, która najczęściej jest tą fazą najdłuższą i w niej faktycznie jakby w bezpośredni sposób następuje to wytwarzanie. Oczywiście programowanie nie jest jedyną częścią, ani też częścią najważniejszą całego procesu wytwarzania oprogramowania, ale zdecydowanie jest ważną i kluczową częścią tego procesu. Po implementacji następuje faza testowania. No i tutaj testuje się zazwyczaj poszczególne moduły oraz całość systemu. Po testowaniu zazwyczaj następuje akceptacja, ewentualnie jakieś poprawki, drobne zmiany i potem system jest wdrażany produkcyjnie i utrzymywany. Czyli jak tutaj widzicie, wszystko postępuje od początku do końca zgodnie z jakimś planem. Od fazy planowania
aż do wdrożenia oraz utrzymania. I tutaj można sobie wyobrazić, że nie ma tutaj za bardzo miejsca na jakieś zmiany wymagań. Ciężko sobie wyobrazić sytuację, kiedy w połowie projektu klient nagle drastycznie zmieni sobie zdanie i mielibyśmy jako wykonawcy na to bardzo szybko jakoś elastycznie zareagować. Niestety tak się przy tym podejściu nie da. Waterfall generalnie jest nastawiony na to, że projekt jest doskonale określony jeszcze przed startem faktycznego programowania, czyli implementacji. Wiemy dokładnie, co jest do zrobienia. Wiemy, jak należy to zrobić. Mamy przygotowaną już kompletną architekturę i klient po prostu wie, czego chce i mamy w pewnym sensie pewność, że nie będzie tego zmieniać. Bo jeżeli by coś zmienił, no to wtedy jest ciężko zawrócić. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że występują jakieś zmiany. Zależy, jakie to są zmiany, bo jeżeli to jest jakaś delikatna zmiana, powiedzmy lekkie odejście od tej założonej ścieżki, no to często da się to jeszcze wdrożyć bez jakiegoś drastycznego naruszenia całego systemu. Natomiast w przypadku większych zmian, tu już niestety pojawia się problem, bo to zazwyczaj powoduje drastyczne podejście, drastyczną konieczność, trochę bym powiedział nawet przeorania tego systemu w wielu przypadkach. No bo skoro mieliśmy na początku wszystko ułożone, ustalone, przeanalizowane, to taka drastyczna zmiana spowoduje konieczność cofnięcia się niejednokrotnie nawet do początku samego projektu i podejścia jeszcze raz do tych wszystkich faz, żeby to zrobić po prostu dobrze. W przypadku Waterfalla tych potencjalnych problemów jest oczywiście więcej. W obecnych czasach klienci chcieliby widzieć dość często, co się dzieje w tym projekcie. Niejednokrotnie klient też chce w tym procesie uczestniczyć jakoś. Ma jakąś rolę, powiedzmy, osoby, która zna ten biznes i jest w stanie wesprzeć zespół, który przygotowuje do niego jakiś projekt. Klient, który najczęściej jest inwestorem w dany projekt, no jednak dobrze jakby miał wgląd do tego, jak to przebiega, no i żeby miał też jakiś wpływ na to. Natomiast w przypadku Waterfalla jest z tym po prostu ciężko. Waterfall często był stosowany w takim podejściu, w takich sytuacjach, kiedy przychodził klient: dobra, macie tutaj pieniądze, część przed robotą, reszta po robocie, zróbcie mi to, ja przyjdę za pół roku i wezmę gotowy system. Czasem w ten sposób się podchodziło do projektów, no i miało to różne potencjalne konsekwencje. Czasem oczywiście projekt został przeanalizowany idealnie, wszystko zostało wykonane zgodnie z planem, perfekcyjnie, klient był zadowolony, zapłacił i koniec. Natomiast nie było wcale niczym niezwykłym ani dziwnym to, że gdzieś po drodze się te wymagania rozjechały, coś nie było dopowiedziane, coś nie było dobrze przeanalizowane czy też zaprojektowane, i na koniec, kiedy klient przychodzi na odbiór, okazuje się, no kurczę, to nie jest to, co chciałem. Minęło, powiedzmy, pół roku, klient część pieniędzy zapłacił, więc z jednej strony wykonawca ma tak naprawdę utopione te pół roku, 6 miesięcy pracy, a klient ma utopione trochę tych środków. No i nie udało im się spotkać. To jest tak jakby budować autostradę jednym zespołem z jednej strony, drugim z drugiej, i liczyć, że jakoś się po drodze spotkają i złączą. No, nie zawsze się udaje. No więc jak postępować w takim przypadku, żeby klient miał pewność, że zostanie zrobione tak, jak on oczekuje, ale żebyśmy też mieli pewną możliwość reagowania na zmiany wymagań, czy dopasowania się po prostu do wymagań klienta, czy do jego procesów, do tego, że biznes się po prostu zmienia. W takiej sytuacji Waterfall po prostu nie sprawdzi się dobrze, ponieważ jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, Waterfall powinien być wykorzystywany w tej sytuacji, kiedy wymagania mamy określone perfekcyjnie. I tutaj też sobie trzeba powiedzieć prawdę, że to raczej rzadko występuje, no bo klienci są jacy są, lubią zmieniać zdanie, nie zawsze do końca są pewni, czego tak naprawdę chcą, co może powodować sporo problemów. Tutaj jeszcze wrócę tylko na chwilę do tych wymagań. Też problemem trochę Waterfalla jest to, że analiza wymagań, to całe planowanie jest po prostu długotrwałe. Trwa bardzo długo, co dla klientów czasem też jest sytuacją, której po prostu by nie chcieli, no bo to się ciągnie po prostu. W takiej sytuacji można zastosować podejście zwinne, czyli podejście agile, które właśnie mówi o tym,
że zespół, który wykonuje jakiś projekt, czy pracuje nad jakimś produktem, może być elastyczny, może się dopasować do zmian, może się dopasować do tego, co się dzieje na rynku i reagować na to i w tym danym kierunku rozwijać jakąś tam, powiedzmy, aplikację. W Waterfallu mieliśmy proces złożony z 6 faz, które następowały po sobie jedna po drugiej i na tym się z ostatnią fazą cały proces kończył. Natomiast w Agile'u, czyli w podejściu zwinnym, podchodzimy do tego troszkę inaczej. Tutaj zakładamy najczęściej pracę w cyklach, gdzie te cykle składają się również z paru faz, ale o wiele to wszystko jest krótsze. Tutaj też możemy wydzielić 6 takich faz, gdzie pierwszy mamy planowanie, czyli właśnie zbieranie i analiza wymagań dostarczonych do klienta. I tu warto zaznaczyć, że w danym cyklu skupiamy się na wymaganiach najczęściej z tego danego cyklu, czy jakiegoś, skupiamy się nad jakimś fragmentem systemu czy aplikacji, a nie patrzymy na ogrom wszystkiego naraz. Kiedy wymagania zostaną przeanalizowane, tam powstanie jakaś specyfikacja, czy specyfikacja zostanie rozwinięta, bo to też ważne, żeby w jakiś sposób to jednak było gdzieś zapisywane, następuje etap projektowania. Etap projektowania też się skupia oczywiście na części tych wymagań, które sobie opracowaliśmy w tym cyklu, więc nie musimy projektować całej architektury od razu. Tutaj też oczywiście trzeba na to patrzeć jakoś zdroworozsądkowo, że nie możemy też do tego podchodzić aż tak bardzo zwinnie i aż tak bardzo elastycznie, że nie będziemy w ogóle przed rozpoczęciem projektu o tym myśleć. Zawsze przed rozpoczęciem projektu powinien wystąpić jakiś cykl, powiedzmy, przygotowawczy, gdzie weźmiemy pod uwagę trochę takie ogólne spojrzenie na projekt jako całość i musimy też pewne rzeczy przewidzieć, co będzie wchodziło w skład tego projektu, jaki jest ogólny plan na to, co chcemy wykonać i pewne rzeczy sobie już z góry przewidzieć. Natomiast tak bardziej szczegółowo skupiamy się faktycznie w cyklach. Po przeprowadzeniu analizy oraz projektowania następuje czas na ulubioną część większości z osób, czyli programowanie. Czyli programiści siadają, biorą sobie zadania, jakie mają do wykonania, pracują nad nimi. Następnie kolejnym etapem jest testowanie. To testowanie też następuje w danym cyklu, czyli to jest relatywnie krótki okres czasu. Testowana jest też część tego, co w danym systemie miało być docelowo zrobione. Więc zespół testerski może się skupić faktycznie na tym fragmencie i do porządku go przetestować. I tu jest też ważne, że z założenia tutaj testerami nie jest tylko jakiś zespół wewnętrzny, ale również często jest to jakaś osoba po stronie klienta, która akceptuje wszystko, co zostało wykonane pod kątem biznesowym, czy spełnia ich kryteria akceptacji, czy jest zgodne z tym, czego oni oczekiwali. I w tym momencie od strony klienta nadchodzi lub nie akceptacja. Jeżeli tej akceptacji nie ma, no to oczywiście trzeba poprawić tak, żeby klient to zaakceptował. Ale załóżmy, że klient jest zadowolony z tego, co mu przedstawiliśmy, akceptuje to, co zostało zrobione i przechodzimy w tym momencie do kolejnej fazy. Kolejną fazą jest implementacja, czyli wdrażamy wersję produkcyjną tego, co zrobiliśmy. I tutaj to nazywa się różnie. Czasem to mówi się, że to jest przyrost oprogramowania, czyli pojawiła się jakaś kolejna wersja z pewną częścią funkcjonalności docelowego systemu. I tu jest ważne, że najczęściej zakłada się, że w tym momencie system jest już w pewnym sensie sprawny. Nie ma jeszcze koniecznie wszystkich funkcjonalności, ale już można z niego korzystać w jakimś zakresie. Co oznacza, że już klienci docelowi mogą z niego korzystać. Bardzo często system już w tym momencie może na siebie zarabiać, jeżeli mamy jakiś tutaj model biznesowy, który polega na zarabianiu. I co najważniejsze, klienci na tym etapie są w stanie dawać jakąś informację zwrotną, co jest kluczowe dla klienta oraz dla zespołu, który to wykonuje. Taka informacja zwrotna zawiera często informacje na temat jakichś drobnych błędów, które zostały przeoczone gdzieś w fazie testowania. Czasem są to zmiany wymagań, no bo okaże się, że wdrożyliśmy jakąś wersję, klient myślał, że to będzie super funkcja, z której wszyscy będą korzystać, a okazuje się, że to jest coś, czego klienci po prostu nie chcą. I przykładowo klient miał dalsze plany związane z taką, a nie inną funkcjonalnością,
A skoro okazało się, że klienci tego nie chcą, no to na tym etapie można nastąpić zmiana, może z danej funkcjonalności zrezygnować, zastąpić ją czymś innym lub pójść w jakimś jeszcze innym kierunku. I z racji tego, że Agile zakłada pracę w krótszych okresach i szybsze dowożenie tego oprogramowania, no to zespół ma szansę na to lepiej zareagować bez konieczności cofania się na sam początek do początku zbierania wymagań czy projektowania. Jako informację zwrotną możemy też dostać oprócz błędów czy jakiejś drastycznej zmiany wymagań, która niekoniecznie musi następować, ponieważ często to są jakieś potencjalne usprawnienia w stylu: OK, fajnie, że wdrożyłeś w Twojej aplikacji funkcję czatu, ale brakuje mi tu jednej drobnej rzeczy, żebym mógł udostępnić plik, powiedzmy, graficzny, no bo chciałbym tam udostępniać zdjęcia. No i to jest kolejna rzecz, którą można sobie zaplanować na kolejny cykl, przeanalizować ją, zaprojektować i wdrożyć już nawet w kolejnym cyklu, który często następuje relatywnie szybko. Więc tak ogólnie podsumowując, o co chodzi w całym Agile'u, to to, żeby być w stanie się dopasować do zmian, być w stanie się dopasować do klientów, być w stanie zareagować na to, czego od nas oczekują ci klienci, czy czego oczekuje rynek. To daje klientowi często bardzo duży zysk, czy dużo plusów. Klient jest w stanie na bieżąco analizować na przykład czy to konkurencję, czy sytuację na rynku i dopasowywać swoje plany w taki sposób, żeby jak najlepiej pokryć zapotrzebowanie rynku, czy też klientów końcowych. Tutaj też sobie trzeba o tym powiedzieć, że podejście zwinne nie jest nagle lekarstwem na wszystko. Tutaj klient nie może też traktować Agile'a, czy nie może mówić, że pracuje zwinnie, tylko i wyłącznie dlatego, że nie potrafi się na nic kompletnie zdecydować i non-stop zmienia zdanie. No bo takie zmienianie cały czas zdania nie jest dobre dla nikogo i przede wszystkim bywa frustrujące. Zwinne wytwarzanie oprogramowania przede wszystkim musi być używane w rozsądny sposób i musi być zdrowe. Tak, żeby to było faktycznie wygodne dla każdego i żeby dawało jakąś korzyść, a nie żeby klientowi dawało furtkę do tego, że on nie musi o niczym decydować, no bo jak zmieni zdanie w połowie projektu, pod koniec czy coś, no to skoro zespół jest zwinny, to i tak jego problem rozwiążą. Tak nie powinno po prostu być. Powiedzieliśmy sobie ogólnie, czym jest Agile, na czym polega, jakie fazy występują w cyklach i jak to mniej więcej się wszystko zachowuje. Natomiast tutaj warto sobie powiedzieć, że Agile sam z siebie nie jest pewnego rodzaju metodyką, tylko można powiedzieć, że jest zbiorem reguł dla różnego rodzaju metodyk zwinnych. Czyli podsumowując krótko, Agile opisuje cechy wspólne dla różnych metodyk, które Agile'a w pewien sposób czy to implementują, czy jakby są po prostu zwinne. I tutaj mówimy o czymś, co nazywamy manifestem Agile. To jest dokument, czy też reguły, które zostały ustalone 20 lat temu w 2021 przez paru gości zajmujących się właśnie wytwarzaniem oprogramowania, zajmujących się sposobami wytwarzania oraz metodykami i ustalili pewne reguły, które będą wspólne dla różnego rodzaju podejść. I mamy tak, ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia, działające oprogramowanie ponad szczegółową dokumentację, współpracę z klientem ponad negocjacje umów, reagowanie na zmiany ponad realizację założonego planu. To nie jest tak, że to, co znajduje się z lewej strony, nagle kompletnie sprawia, że to, co jest z prawej, jest kompletnie nieistotne. Tutaj chodzi o to, że te rzeczy wypisane z lewej strony mają pewnego rodzaju większą wartość dla zespołu niż to, co znajduje się ze strony prawej. I tak naprawdę to wszystko dąży do tego, żeby dowieść na końcu jak najlepszą wartość. I to są cztery takie główne reguły. Natomiast jeżeli chodzi o sam ten manifest czy zasady, no to można wydzielić takich zasad więcej. Teoretycznie ich istnieje 12 w całym tym manifestie Agile. Natomiast tutaj sobie wyodrębniliśmy część takich najważniejszych. No i co jest najważniejsze? Przede wszystkim wszystko się skupia dookoła satysfakcji klienta, do której dążymy poprzez dostarczanie oprogramowania
czyli jego wytworzenie w jak najszybszym czasie. Kolejna rzecz, dostarczanie oprogramowania w regularnych okresach, czyli zamiast po pół roku dostarczyć jakiś produkt, dostarczamy go co 2 tygodnie, 3 tygodnie, raczej robimy to szybciej niż rzadziej. Zmiana wymagań nie powoduje konieczności powrotu do samego początku, tak jak miało to miejsce w przypadku Waterfalla, w którym mogło to wystąpić. Tu jest bardzo ważna rzecz, że zespół deweloperski bezpośrednio współpracuje z biznesem. Tutaj raczej nie ma takiej struktury bardzo hierarchicznej, że mamy N stopni managementu, kierowników 50 tysięcy po drodze, tylko z biznesem często deweloperzy mają bezpośredni kontakt, co przekłada się na możliwość szybszej reakcji czy szybszej implementacji, szybszego dowiezienia jakiegoś fragmentu. Generalnie chodzi o skrócenie po prostu czasu reakcji. Kolejna rzecz, bezpośredni kontakt. Tutaj w metodykach zwinnych zakłada się przede wszystkim kontakt bezpośredni, że się rozmawia ze sobą, ustala się, robi się krótkie dzienne spotkania, które polegają na ustaleniu aktualnego postępu prac, ustaleniu, w którym miejscu ktoś się znajduje, czy komuś czegoś brakuje, po to, żeby też jak najpłynniej ten przepływ informacji przebiegał, żeby nie tworzyć niepotrzebnych barier, nie tworzyć po prostu takiego betonu czy jakiejś ściany, której czasem często nie da się przebić, żeby uzyskać od kogoś jakąś informację. Minimalizowanie ilości koniecznej pracy. Tu nie chodzi o to, żeby też zlewać w pewien sposób to, co jest do zrobienia, ale żeby starać się określić jak najprostszy sposób na wykonanie pewnego rodzaju pracy i nie utrudnianie sobie tego. Reagowanie na zmieniające się wymagania. Skoro chcemy pracować zwinnie, no to bardzo ważne jest to, żebyśmy zwinnie reagowali. Więc okazuje się w pewnym momencie, że klient chciałby coś zmienić, do jakiegoś miejsca wrócić, pójść trochę inną ścieżką, no to nie możemy zrobić czegoś takiego, że rozłożymy ręce i się nie da. Tylko reagujemy, analizujemy, jaki to będzie miało wpływ na ewentualny zakres czy na dalszy proces i w kolejnym cyklu, czy tam później, wdrażamy. Samo zarządzalność zespołów. To jest takie trochę pojęcie, dość mądre bym powiedział, które mówi o tym, że zespoły powinny wewnątrz swoich struktur posiadać pełne kompetencje do przeprowadzenia takiego projektu. Żeby niepotrzebnie nie dokładać kolejnych ról gdzieś tam na zewnątrz, które będą to jakoś bardzo kontrolować czy wspomagać, taki zespół powinien być w stanie też podjąć jakąś decyzję, podjąć pewne ustalenia, ewentualnie potwierdzić z biznesem jakieś rzeczy, które są niejasne. Wyciąganie na bieżąco wniosków i stałe ulepszanie. To jest generalnie jedna z głównych zasad podejścia zwinnego, że na bieżąco, regularnie wyciągamy jakieś wnioski z tego, co wykonaliśmy wcześniej, czy to pod kątem projektu, czy nawet samej pracy zespołowej. Staramy się te procesy cały czas usprawniać i ulepszać. Generalnie w podejściu zwinnym też mocno chodzi o to, żeby polepszać te procesy, że jeżeli coś nie jest do końca sprawne, no to regularnie staramy się coś poprawić, żeby było to jak najbardziej optymalne i coraz lepsze. Mówimy tak trochę o waterfallu i agile'u, natomiast często można napotkać się na coś, co potocznie się nazywa watergile'em. Czym to jest? Watergile to tak się określa metodykę pracy w firmach, które nazywają się firmami zwinnymi, ale tak naprawdę niewiele z tego zwinnego podejścia u siebie wdrażają. Bo generalnie też wdrożenie metodyk zwinnych bywa po prostu ciężkie i skomplikowane i wymaga po prostu pracy, jakiegoś samozaparcia i trzymania się jakichś konkretnych też wskazówek czy też zasad. Natomiast są firmy, które mówią, że są zwinne, no bo na przykład bardzo im się zmieniają wymagania i zespół musi bardzo szybko to łatać, gdzieś poprawiać, skakać po tych różnych rzeczach. I z tego powodu firmy uważają, że są zwinne. Ale to tak naprawdę ma niewiele wspólnego ze zwinnością. To takie krótkie podsumowanie wzięte z Facebooka, z fanpage'a Watergile. Swoją drogą polecam sobie tam zajrzeć. Generalnie Watergile nie powoduje, że cokolwiek jest w jakikolwiek sposób poukładane. To jest po prostu chaotyczne. Nie ma tam jakichś konkretnych reguł. Nie ma procesów. No i taka praca nie jest po prostu wygodna. Generalnie można by powiedzieć, że Watergile jest pewnego rodzaju hybrydą pomiędzy Waterfallem a Agilem.
I to jest często, jak wspomniałem, używane przez firmy, które nazywają się zwinnymi. Szczególnie, że bycie zwinnym w obecnych czasach jest po prostu też na topie, jest to modne i dobrze jest być zwinnym, bo dobrze to brzmi, klienci na to dobrze reagują. Ale głównym problemem jest, żeby odpowiednio podejść do tej zwinności i faktycznie z niej korzystać i ją implementować. Firmy, którym się wydaje, że są zwinne, czasem mają problemy z podstawowymi rzeczami, o których chodzi w metodykach zwinnych. Przykładowo, mamy pracę podzieloną na sprinty, okresy powiedzmy dwutygodniowe, i co ten czas powinniśmy dowozić jakąś wartość, która jest regularnie też testowana, akceptowana przez klienta na koniec spotkania, przepraszam, na koniec sprintu jest jakieś spotkanie podsumowujące, analiza wniosków, wyciąganie jakichś tam możliwych usprawnień tego procesu. Tak to powinno wyglądać. No, w takich firmach czasem to jest tak, że za bardzo nie wiadomo, czym jest ten sprint. Raz trwa 2 tygodnie, raz trwa miesiąc, raz trwa 2 miesiące, no bo komuś coś się przeciągnęło. Nie ma za bardzo jakichś spotkań, nie ma rozmów deweloperów między sobą. Jest po prostu jeden wielki chaos. I to jest niestety coś, co czasem występuje. Razem z Agilem bardzo często pojawia się pojęcie Lean. I Agile a Lean to z jednej strony są do siebie bardzo podobne rzeczy, natomiast z drugiej strony są od siebie inne. I generalnie przy podejściu do wytwarzania oprogramowania mają podobne zastosowanie, natomiast ich pochodzenie jest troszkę inne. Lean generalnie pochodzi od Lean Manufacturing, które się wywodzi z przemysłu i które mówi o tym, w jaki sposób minimalizować ryzyka, minimalizować straty, a skupić się przede wszystkim na jak największej wartości dla użytkownika końcowego. Tutaj można by powiedzieć, że w pewnym stopniu Lean jest fundamentem dla Agile, bo tak naprawdę Agile oraz Lean mówią nam o tym, że powinno się optymalizować procesy i wszystko jest kupione dookoła wartości końcowej, dookoła człowieka, a nie dookoła betonu korporacyjnego, tak bym to może powiedział, mikrozarządzania i tego wszystkiego. Liczy się przede wszystkim efekt końcowy, co zostanie i w jakim czasie dowiezione. A ważne, żeby było dowiezione jak najlepiej i jak najszybciej. Powiedzieliśmy sobie troszkę o teorii, o tym, czym jest Agile, czym jest Waterfall. Porównaliśmy też Agile'a do Lina. Natomiast najważniejsza kwestia to określenie, w jaki sposób możemy to zwinne podejście wykorzystać w projektach. Powiedzieliśmy sobie, że Agile tak naprawdę jest filozofią, nazywaną często Agile Mindset. I ta filozofia mówi nam o jakichś wspólnych regułach, zasadach do różnych metodyk, które implementują zwinne podejście. Agile sam z siebie nie mówi nam, jak dokładnie mamy to zastosować w projekcie, aby ten projekt był prowadzony po prostu zwinnie. Możemy sobie więc wyróżnić różnego rodzaju metodyki zwinne, które już mówią dokładniej, co robić w projekcie, aby go poprowadzić w taki, a nie inny sposób. Mówiąc o metodykach zwinnych, większość osób na pewno skojarzy te dwa pojęcia: Scrum oraz Kanban. Zarówno Scrum, jak i Kanban są metodykami zwinnymi, które w jasny sposób określają, co robić w projekcie, jak go prowadzić, żeby robić to zgodnie ze sztuką. Porównując do siebie Scruma i Kanbana, możemy wyróżnić parę głównych jakby założeń. Jeżeli chodzi o Scruma, to mamy przede wszystkim narzucone konkretne role, które muszą istnieć, aby cały projekt był zgodny ze Scrumem. Kolejna rzecz. Scrum mówi o działaniu w sprintach. I kolejna rzecz. Ilość pracy w danym okresie do wykonania jest ograniczona poprzez zakres sprintu. Natomiast jeżeli chodzi o Kanbana, nie mamy tutaj narzuconych konkretnych ról. To jest troszkę bardziej takie elastyczne podejście, że nie mamy sztywnych wymogów w tym momencie. I tutaj z założenia nie mamy pracy w sprintach, mamy pracę ciągłą. Natomiast praca też jest w pewien sposób ograniczona, natomiast ograniczamy ją przez limity VIP, czyli
limit work in progress. I te limity definiują, jaką ilość pracy na danym etapie można w danej chwili wykonywać. Ale o tym więcej za chwilę. Zaczniemy sobie od omówienia krótko Scruma. Scrum jest chyba najczęściej używaną metodyką albo najczęściej próbowaną być używaną przez zespoły. Scruma w takiej idealnej, czystej postaci czasem jest ciężko wdrożyć i też niekoniecznie Scrum się w każdym miejscu nadaje. Zawsze trzeba dobrze sobie ustalić, czy faktycznie Scrum jest potrzebny w takiej pełnej formie. Bo czasem lepszą opcją jest zastosowanie innej metodyki albo zrobienie pewnego rodzaju hybrydy, wybranie pewnych elementów ze Scruma, a odrzucenie lub zmiana pewnych. Scrum tak naprawdę mówi nam, jak coś powinno wyglądać, ale w jaki sposób to będzie implementowane, to zależy tak naprawdę od projektu, bo nie ma też co robić tego wszystkiego na siłę, żeby być idealnie zgodnym ze Scrumem. No ale zajmijmy się na razie opisem, na czym Scrum polega. Scrum zakłada pracę w sprintach. Sprinty powinny trwać od 2 do 4 tygodni. I co bardzo ważne, ten czas jest nieprzekraczalny. Jeżeli na początku projektu założymy, że pracujemy w iteracjach 2-tygodniowych, to nie możemy nagle sobie założyć sprintu, który trwa 3 tygodnie, czy 4 tygodnie, albo miesiąc, czy półtora miesiąca, no bo coś się wydłużyło, coś poszło po drodze nie tak i trzeba ten czas wydłużyć. Nie, w ten sposób nie robimy. Skoro został założony czas 2-tygodniowy, to tych 2 tygodni należy się trzymać. Efektem działania danego sprintu jest przyrost. I przyrost jest pewnego rodzaju namacalnym efektem pracy. Zakłada się zawsze, że dany sprint ma jakiś swój konkretny cel, który właśnie jest potem reprezentowany przez dany przyrost. I takim przyrostem może być wykonany fragment np. aplikacji w stylu: celem sprintu było zarządzanie pracownikami poprzez administratora, czy możliwość składania zamówienia przez aplikację mobilną. Przyrost reprezentuje ilość zadań wykonaną przez deweloperów w danym sprincie. Scrum posiada parę konkretnych wymagań. Pierwszą rzeczą, która mówi nam o tym, że zespół jest scrumowy, to są role, które w nim występują. Scrum nam narzuca 3 role, które muszą się pojawić, jeżeli chcemy mówić o pełnym Scrumie. Pierwszą rolą jest Product Owner. I Product Owner jest osobą, która reprezentuje klienta, ma pełną wiedzę na temat produktu, wytycza ścieżkę rozwoju do tego produktu, jest jakby pośrednikiem pomiędzy też zespołem a biznesem. Product Owner ustala też wymagania w projekcie. Drugą rolą jest Scrum Master. Scrum Master jest osobą, która pilnuje całej tej ceremonii, żeby być zgodnym z regułami Scruma, żeby go gdzieś nie naruszać, żeby nie wymyślać jakichś dziwnych rzeczy w stylu, a przedłużmy sobie sprint o kolejny tydzień. Rolą Scrum Mastera jest pilnowanie tych wszystkich procesów, przeprowadzanie też odpowiednich spotkań, dbanie o to, żeby nie pojawiały nam się jakieś przeszkody, które zablokują nam pracę w sprincie, i kontrola całego tego procesu. I ostatnią rolą jest rola największa, czyli zespół deweloperski. Zespół deweloperski powinien być samoorganizujący się. Powinien być w stanie sobie zorganizować pracę, podzielić ją między sobą, wyestymować sobie czas trwania danych zadań, ewentualnie ustalić braki w wymaganiach i przekierowanie tego do odpowiedniej osoby, czyli do product ownera w tej sytuacji. I zespół deweloperski wspólnie dba o finalne efekty. Nieważne, czy te efekty będą pozytywne, jakby każdy chciał, czy negatywne. To wszystko jest rolą zespołu. I jeszcze Scrum mówi o tym, że w zespole każdy jest deweloperem, co w pewnym stopniu pozwala zapobiec świętej wojnie w IT, czyli wojnie deweloperów z testerami. Tutaj każdy jest tak naprawdę deweloperem. Kolejną rzeczą niezbędną w Scrumie jest zachowanie odpowiednich zdarzeń. Jako zdarzenia mówimy pewne elementy, które następują w każdym sprincie. Na początku każdego sprintu następuje planowanie. Planowanie polega na przygotowaniu backlogu sprintu
na podstawie backlogu projektu. I pojawia nam się tutaj pojęcie backlog. Backlog to jest tak naprawdę lista wszystkich zadań do wykonania w projekcie, najczęściej posortowana względem priorytetów. I tak jak projekt ma swój backlog, to tak backlog ma sprint. Kolejnym najczęstszym spotkaniem jest daily. Daily jest krótkim, codziennym spotkaniem, polegającym trochę na określeniu statusu projektu, na orientacji się w tym, co się aktualnie w projekcie dzieje. Mamy również dwa spotkania, które występują na koniec sprintu. Pierwszym spotkaniem jest przegląd sprintu, nazywany też sprint review, gdzie prezentujemy interesariuszom, czyli klientowi, czy zespołowi klienta, to, co zostało wykonane, zbieramy feedback, jest przeprowadzona inspekcja przyrostu, który został wygenerowany poprzez pracę w sprincie. Po przeglądzie sprintu, po review, następuje retrospektywa, nazywana też pokrótce retro. Retro jest troszkę już innym spotkaniem, to jest spotkanie już bez interesariuszy, to jest spotkanie tylko w gronie zespołu, gdzie jest podsumowany sprint, który się zakończy. Jeżeli chodzi o planowanie, no to planowanie też ma swoją konkretną strukturę. Przede wszystkim powinno trwać maksymalnie kilka godzin na sprint. W przypadku sprintów czterotygodniowych jest założenie, że jest to maksymalnie 8 godzin. I nie należy tego przekraczać, żeby po prostu nie palić godzin na to spotkanie, a móc się skupić na ważniejszych rzeczach. Zakładamy, że sprinty są raczej krótkimi okresami, więc nie można zbyt dużo czasu poświęcać na spotkania, no bo czas dostępny na faktyczną pracę, na implementację, by się znacząco mógł skurczyć. Planowanie ma na celu ustalenie celu sprintu, czyli co chcemy w danym sprincie osiągnąć. Czy to będzie dodanie jakiejś konkretnej funkcjonalności, na przykład obsługę komunikacji mailowej oraz poprzez push notyfikacje w aplikacji mobilnej. Może to być dodanie modułu rezerwacji w restauracji lub coś jeszcze innego. Jest określenie w każdym razie celu sprintu, czyli określenie, czego spodziewamy się po jego zakończeniu. I w związku z określonym celem sprintu należy sobie ustalić zakres tego sprintu do wykonania. Oszacować, ile zadań wykona zespół i jakie to będą zadania, estymując ich czas przy pomocy różnych technik, na przykład przy pomocy planning pokera, gdzie zespół przy pomocy kart z odpowiednimi wartościami estymuje, ile to mniej więcej czasowo może zająć. Rolą planningu, czyli planowania, jest również identyfikacja potencjalnych braków w wymaganiach i uzupełnienie tych wymagań możliwie szybko. Z tego powodu też planowanie jest zawsze na początku sprintu, żeby potencjalne braki, czy potencjalne ryzyka, czy ewentualne problemy omówić sobie przed faktycznie rozpoczęciem, tak żeby potem skupić się możliwie maksymalnie na faktycznej pracy. Kolejne spotkanie to dzienne spotkanie, czyli daily. Daily powinno trwać maksymalnie 15 minut. Nie powinno być przeciągane, bo rolą daily nie jest przegadywanie całego projektu, nie wiadomo jak długo, ale jest odpowiedź przede wszystkim na trzy najważniejsze pytania, czyli co robiłem wczoraj, co będę robić dzisiaj i czy coś mnie blokuje. Te pytania mają dać Scrum Masterowi odpowiedź na to, czy są jakieś blokady w projekcie, czy trzeba pozyskać jakieś dodatkowe informacje, na przykład o klienta, lub czy są jakieś problemy w projekcie, które należałoby jak najszybciej zidentyfikować i rozwiązać. Natomiast rozwiązywanie tego typu problemów już następuje po daily. Daily służy tylko i wyłącznie do złapania jakby statusu projektu pośród całego zespołu. Spotkaniem kończącym sprint jest sprint review. Sprint review polega na spotkaniu się z interesariuszami, wszystkimi osobami, które są w projekt zaangażowane, zebraniu feedbacku na temat przyrostu, który się przygotowało i w związku z tym następuje też dyskusja na temat backlogu projektu. Na tym etapie można już ustalić pewne przyszłe kroki, czy troszkę dopasować ten backlog, bo on się może zmienić. Mogą się na podstawie tego, co zostało przedstawione, zmienić wymagania i może być konieczność, żeby dostosować ilość pracy, która będzie w kolejnym sprincie realizowana. Równie dobrze mogą się w tym momencie pojawić nowe zadania, które zostaną dodane też do backlogu.
Ostatnie spotkanie to retrospektywa. Retrospektywa jest spotkaniem zespołowym, już bez klienta i bez innych osób, które mają jakieś zainteresowanie w tym projekcie. Retrospektywa powinna się skoncentrować na zespole oraz procesach. I celem tego spotkania powinna być optymalizacja tych procesów lub poprawa jakichś rzeczy, czy to w relacjach zespołu, czy ogólnie w przebiegu pracy. Retrospektywę należy poprowadzić w ten sposób, aby było to spotkanie, na którym każdy czuje się swobodnie. Może otwarcie mówić o tym, co on uważa, że poszło źle, o tym, co poszło dobrze i o tym, co można byłoby zrobić inaczej. Ważne jest to, żeby podczas retrospektywy mówić też o tym, co było dobre. Nikt nie lubi, jeżeli mówi się tylko i wyłącznie o tym, co było złe. Ważne, żeby podkreślić, że to i to poszło dobrze. Natomiast należy też otwarcie mówić o tym, że coś poszło źle, że coś poszło nie tak i że pewne rzeczy można by zrobić inaczej. I bardzo często retrospektywę przeprowadza się w ten sposób, że każdy z członków zespołu, zazwyczaj to jest mniej więcej maksymalnie 10 osób, na karteczkach zapisuje właśnie rzeczy, które on uważa, że poszły dobrze, że poszły źle i rzeczy, które można byłoby zrobić inaczej. Czasem te pytania się rozszerza. Generalnie zakres tego spotkania też zależy troszkę od firmy, która je przeprowadza, czy od zespołu, w jaki sposób działa. Oprócz tych pytań dodaje się czasem też informacje, na przykład co nas dalej wstrzymuje przed jakimiś konkretnymi działaniami. Każdy, dodając swoje pomysły, następnie może te karteczki nakleić w odpowiednie miejsce na tablicy. Po ustaleniu już wszystkiego, gdzie każdy w jakimś konkretnym limicie czasu dał swoje propozycje, należy to przegadać w zespole, omówić to i następnie można zagłosować na jakieś wybrane rzeczy, nad którymi priorytetowo należy się pochylić i usprawnić. Ważne, żeby z retrospektywy wyjść z jakimś konkretnym celem. Czyli przykładowo, podczas retro okaże się, że ktoś powie, że zawiodła komunikacja między zespołem. Deweloperzy nie byli w stanie się dogadać z jakiegoś konkretnego powodu. I większość ludzi zagłosowało na to, że to było problematyczne, no to należy podjąć jakieś kroki, które usprawnią tą komunikację. Może potrzeba jakiegoś narzędzia, które ułatwi im zarządzanie wiedzą w projekcie lub po prostu spotkać się z zespołem i porozmawiać otwarcie o tym, co było na przykład nie tak. Retro powinno trwać maksymalnie tak od 1 do 3 godzin. Tego też nie należy po prostu przeciągać. Cały proces Scruma razem z rolami, ze zdarzeniami można przedstawić przy pomocy takiego wykresu. Punktem wyjściowym dla całego projektu jest produkt backlog, który zawiera listę zadań z określonymi priorytetami, które następnie są zaciągane do backlogów sprintu. Sprint rozpoczyna się sprint planningiem, czyli planowaniem sprintu, którego wynikiem jest ten zakres sprintu nazywany też scope'em. Następnie zespół pracuje nad swoimi zadaniami, codziennie się zdzwania czy spotyka, jeżeli praca jest stacjonarna, omawia sobie postępy, ewentualne blokady czy problemy i to wszystko przez ten cały okres 2 do 4 tygodni prowadzi do uzyskania przyrostu, czyli jakiegoś realnego efektu. Następnie następuje przegląd sprintu, który może doprowadzić do zmian w backlogu, mogą się pojawić nowe rzeczy, coś może z backlogu zniknąć, pojawia się feedback od klienta i po przeglądzie sprintu następuje retrospektywa, gdzie już w zespole omawia się, jak ten sprint w ogóle poszedł, co było ok, co było źle, co można było zrobić inaczej. Ogólnie wyciąga się jakieś wnioski z tego sprintu, które mają doprowadzić do poprawy procesów w następnych sprintach i ogólnie w projekcie. Po Scrumie nadchodzi czas na Kanbana. Kanban jest dość mocno inny w porównaniu ze Scrumem i głównymi różnicami jest to, że jego proces jest kompletnie inny. Przede wszystkim w Kanbanie nie mamy takiego założenia jak sprinty. Nie dzielimy pracy w okresy 2-4 tygodniowe. Pracę limitujemy w inny sposób. Nie mamy narzuconych ról. Nie mamy kogoś takiego jak Kanban Master, który by nam kontrolował cały ten proces, dbał o to wszystko, żeby się odbywało zgodnie z regułami. Czasami się wdraża rolę, którą nazywa się Agile Coach. To jest osoba z dużą wiedzą na temat metodyk zwinnych, procesu zwinnego, na temat Kanbana, która może
pomagać w tych procesach, natomiast nie jest to niezbędne w Kanbanie. Kolejna rzecz, brak wyszczególnionych zdarzeń. Tak jak Scrum nam mówił o tym, że musimy mieć daily, musi być retro, w Kanbanie nie mamy takich wymagań. Pod tym kątem ta metodyka jest bardziej jakby elastyczna i możemy sobie sami ją uzupełniać o pewne rzeczy, które byśmy chcieli, żeby się w niej pojawiły. Metodyka Kanban przede wszystkim bazuje na jednej rzeczy. Tablica Kanban. To jest najważniejsza rzecz związana z całą tą metodyką. Metoda Kanban polega przede wszystkim na wizualizacji przepływu pracy. Po to, żeby można było sobie uświadomić, jak idzie praca, czy jest optymalna, czy nie należy czegoś usprawić. Kanban, jak inne metodyki, też bazuje przede wszystkim na tym, żeby jak najbardziej optymalizować sobie procesy. Nawet sama nazwa Kanban pochodzi od japońskich słów kan, który oznacza widoczny, oraz ban, który oznacza kartkę papieru. I Kanban z założenia wykorzystuje jakiegoś rodzaju tablicę, czego nie robi Scrum, ponieważ w Scrumie to zespół sam decyduje, w jaki sposób chce kontrolować pracę. Przykładowa tablica Kanbana może wyglądać w taki sposób. I w najprostszej postaci tablica składa się faktycznie z trzech kolumn. Kolumny to do, czyli lista zadań do realizacji, doing, zadania, które są w trakcie realizacji i done, zadania zakończone. W danym czasie, w danej kolumnie znajduje się lista zadań pokazująca, na jakim etapie jest dane zadanie. No ale oczywiście dla różnego rodzaju zastosowania taka najprostsza tablica niekoniecznie będzie miała odpowiednie zastosowanie, więc te kolumny jak najbardziej można sobie dopasowywać. W przypadku projektów IT często stosuje się taki układ, gdzie tych kolumn mamy więcej. W tym przypadku mamy ich 6. Gdzie mamy kolumnę to do, czyli lista zadań do zrobienia, in progress, zadania w trakcie, review, zadania, które oczekują na sprawdzenie przez innego dewelopera, czyli jakieś merge request, code review, tego typu rzeczy. Następnie kolumna ready to test, czyli to jest taki powiedzmy mały backlog dla testerów, którzy z tamtej kolumny sobie biorą zadania, które rozpoczynają, które będą testować. Kolumna in test, zadania, które są aktualnie testowane i done, zadania, które są zakończone i przykładowo wdrożone. To oczywiście jest tylko i wyłącznie przykład takiej tablicy. Ona w różnych projektach może różnie wyglądać. Spokojnie tutaj można byłoby dołożyć jeszcze parę kolumn, na przykład wdrożone testowo, czy wdrożone produkcyjnie, czy jeszcze jakąś inną kolumnę, która by akurat zespołowi mogła pomóc. Powiedzieliśmy sobie, że w Kanbanie limitujemy zakres pracy w inny sposób niż sprintami, tak jak robił to Scrum. W Kanbanie mówimy o limitach WIP, czyli limity work in progress, czyli ograniczenie aktualnych zadań, które są wykonywane. Ograniczenie ilości zadań, które są wykonywane. Dlaczego? No z tego powodu, że no mówi się, że multitasking to jest dobra okazja do zepsucia kilku rzeczy naraz. I tak faktycznie jest. I to wynika trochę z natury generalnie człowieka. Więc dlaczego należy ograniczać ilość pracy do wykonania? Tutaj można sobie wyróżnić dwa główne powody. Pierwszym z nich jest, że ograniczając ilość pracy, którą możemy w danym momencie wykonywać, blokujemy możliwość dobierania coraz to większej ilości zadań, przez co dany programista musi się skupić na jakimś zadaniu, żeby go skończyć, bo dopiero jak go skończy, będzie mógł się zająć jakimś innym zadaniem. Nie może sobie zrobić czegoś takiego, że bierze jedno zadanie, a dobra, teraz tego nie ogarnę, biorę kolejne, dobiera kolejne i nagle się okazuje, że wykonywalnych aktualnie jest 20 zadań, a żadne nie jest skończone. Kolejną rzeczą, do którego służą te limity, jest niwelowanie wąskich gardeł. I czym jest wąskie gardło? Wąskie gardło jest jakimś miejscem, które powoduje pewnego rodzaju blokadę w przepływie pracy. W tej sytuacji mówimy o tym, że powiedzmy, że tester czy inna osoba nie może pracować, no bo nie ma zadań tak naprawdę do wykonania, bo ktoś inny ją przyblokował. W tej sytuacji zobaczcie sobie, jakie mamy kolumny.
Mamy kolumnę testy, która jest pusta. Mamy kolumnę programowanie, która jest podzielona na dwie podkolumny. Oczekuje i w trakcie prac. I na kolumnę w trakcie prac mamy założony limit 2, czyli dwa zadania mogą być w tym samym czasie programowane. No i programista ma bardzo dużo zadań oczekujących, ma dwa zadania w trakcie, no a testerzy nie mają co robić, no bo powstało nam wąskie gardło w kolumnie z programowaniem, które należałoby w jakiś sposób poluzować tak, żeby ta praca mogła przebiegać płynnie. No ponieważ mówimy o tym, że metodyki zwinne polegają na optymalizacji procesów, na niwelowaniu strat i niwelowaniu jakichś ryzyk, no więc trzeba coś z tym zrobić, żeby tego wąskiego gardła się pozbyć. I do tego służą właśnie odpowiednio dobrane limity. Tak, żeby nie było sytuacji, że ktoś weźmie sobie masę roboty na siebie, przez co nikt inny tak naprawdę nie będzie miał nic do zrobienia. Tutaj każda z kolumn ma teraz przyznane limity. Na programowanie mamy łącznie limit 5, zarówno na oczekujące zadania i zadania w trakcie. Więc programista nie zaciągnie sobie dodatkowych zadań do nawet kolumny oczekujące, kiedy nie skończą reszty zadań. Tak samo analityk nie będzie w stanie wziąć sobie kolejnych zadań, jeżeli najpierw zakończonych zadań nie weźmie od niego programista. No i programista nie będzie w stanie wziąć nowych zadań, jeżeli nie zostaną zakończone testy. Więc tutaj troszkę płynniej ta praca przebiega. No ale w takiej sytuacji i tak może nam dojść do pewnego rodzaju przytkania w którymś miejscu. Może się okazać, że testy mamy maksymalną ilość zadań do wykonania, natomiast programista jest zablokowany, ponieważ skończył już wszystkie swoje zadania i nie może dociągnąć nowych. No więc co w tej sytuacji należy zrobić? W tej sytuacji tester tak naprawdę pracuje, a reszta zespołu musi oczekiwać. Ale reszta zespołu zamiast oczekiwać powinna się zastanowić może nad jakimś usprawnieniem, co zrobić, żeby te testy przyspieszyć. Może zamiast zająć się na chwilę programowaniem, mogą pomóc z tymi testami. Albo mogą wdrożyć na przykład testy automatyczne, które zmniejszą czas konieczny na testy, powiedzmy, manualne. Więc w tym momencie to powoduje w zespole konieczność jakiegoś przemyślenia tego procesu zamiast bezczynnego czekania. No bo metodyki zwinne nienawidzą po prostu oczekiwania, nienawidzą generowania wolnych przebiegów, wolnych zasobów, czy po prostu generowania strat. Należy się zastanowić, co w takiej sytuacji można zrobić, żeby usprawnić sobie taki proces. Taka tablica, która ma odpowiednio ustawione limity, gdzie praca przebływa płynnie, naprawdę bardzo potrafi usprawnić pracę w całym projekcie. Czasami lekka zmiana limitu i nawet to się pozornie wydaje może nie do końca poprawne, ale limity nie powinny być duże. Czasem zmniejszenie limitu może spowodować usprawnienie pracy, bo będzie to wymuszać na reszcie zespołu na przykład przemyślenie całego procesu i zastanowienie się nad tym, co mogą zrobić po prostu lepiej. Powiedzieliśmy sobie troszkę o podstawach Scruma, o podstawach Kanbana, natomiast teraz można sobie odpowiedzieć na pytanie, co dalej z tym. To, co my poruszyliśmy, to są tak naprawdę podstawy tych metodyk i bardzo dużo jeszcze rzeczy można do nich wprowadzić czy wykorzystać. Jedną z takich najbardziej popularnych, czy też najważniejszych rzeczy, które faktycznie przydają się przy optymalizacji procesów, przy optymalizacji przepływu tej pracy, są różnego rodzaju metryki, które pozwolą nam mierzyć, czy faktycznie te metody działają w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Jeżeli chodzi o Scruma, to możemy sobie wydzielić parę metryk. Tak samo możemy parę ich wydzielić w przypadku Kanbana. Podałem część metryk, które możemy sobie określić. To nie są oczywiście wszystkie, które moglibyśmy sobie wyznaczyć. I tak w przypadku Scruma mamy dostępne m.in. takie metryki. Jedną z nich jest Velocity, gdzie Velocity pozwala nam sprawdzić, jaką ilość pracy zespół dowoził w poprzednich sprintach. Zazwyczaj bierze się tutaj pod uwagę, powiedzmy, trzy ostatnie sprinty. I Velocity mierzy się w czymś, co nazywamy story pointy. I story pointy to są
jakby jednostki pozwalające określić złożoność danego zadania. Z velocity trochę powiązane jest capacity, tylko że capacity patrzy w przyszłość. Capacity pozwala nam określić, jaka będzie pojemność zespołu, również wyrażona w story pointach, a dokładnie to ilość zadań, którą będzie zespół w stanie dowieść. To się estymuje na podstawie świąt, urlopów, dni wolnych itd. Kolejną metryką jest predictability, czyli przewidywalność. I to się określa na podstawie tego, ile planowaliśmy dowieść story pointów, a ile realnie zostało dowiezionych. To pozwala mniej więcej przyszłościowo określać, jak to faktycznie będzie wyglądać. Kolejne metryki to metryki polegające na sprawdzeniu czasu, który upłynął od rozpoczęcia pracy nad jakimś zadaniem czy historyjką do jej wdrożenia, czyli Agile Speed. Natomiast kolejne to między innymi Time to Market, która mierzy czas od powstania danego pomysłu do jej wdrożenia produkcyjnego. No i ostatnie Time to Deployment to jest metryka, która mówi nam niekoniecznie o czasie jakby wytworzenia tego, ale wdrożenia już po zakończeniu wytworzenia tego pomysłu. Natomiast jeżeli chodzi o metryki kanbanowe, to pierwszą z nich jest working progress, czyli to jest bezpośrednio związane jakby z limitami też pracy. I ta metryka pozwala określić, ile w danym momencie mamy rozgrzebanej pracy jednocześnie. Kolejna metryka to lead time. Lead time pozwala mierzyć czas od pojawienia się zgłoszenia do jego zamknięcia. Czyli załóżmy, ktoś zgłosił nam błąd i lead time zaczynamy mierzyć od momentu, kiedy ten bug, też błąd, pojawia się w systemie, czyli został zgłoszony. A czas przestajemy mierzyć w sytuacji, kiedy został już poprawiony produkcyjnie. Kolejnym wskaźnikiem jest cycle time. To jest troszkę podobne do lead time, tylko że to jest z kolei informacja na temat czasu, który upłynął na wykonaniu zadania, czyli od momentu wzięcia go z kolumny to do, do oddania go do kolumny done, czyli kiedy została zakończona praca nad tym zadaniem. I ostatnią metrykę, którą mam wypisaną, to jest throughput, czy coś, ten deseń, która nam określa przepustowość zespołu, czyli to jest informacja na temat tego, ile zadań zespół jest w stanie zrealizować w danej jednostce czasu. To są przykładowe metryki, które możemy w metodykach zwinnych sobie liczyć. Są to rzeczy generalnie bardzo potrzebne do tego, aby jak najlepiej zrozumieć, w jaki sposób przepływa praca i móc ją optymalizować. No dobrze, ale czy w takim razie to jest wszystko, co możemy tak naprawdę w tych metodykach robić? Oczywiście, że nie. Sporo rzeczy jeszcze jest tutaj do wyznaczenia, chociażby wykresy, które nam zwizualizują różnego rodzaju metryki. Pozostaje kwestia na przykład blokad, kiedy mamy zablokowane zadanie, jak to wizualizować. Kwestia jakichś sytuacji awaryjnych, sytuacji, kiedy coś musi być wykonane poza tym standardowym procesem. Dużo jest takich rzeczy, które jeszcze wchodzą w skład tych metodyk, z którymi warto generalnie się zapoznać. Powiedzieliśmy sobie jeszcze jedno, że Scrum jakby sam z siebie nie wymaga tablicy, ale oczywiście najczęściej z takiej tablicy się po prostu korzysta. Większość narzędzi do prowadzenia, do zarządzania projektami daje nam dostęp do możliwości utworzenia sobie tablicy. No bo pomimo tego, że Scrum jakby bezpośrednio tego nie wymaga, no to jest to najwygodniejszy sposób na kontrolowanie przepływu projektu. Omówiliśmy sobie rzeczy związane z metodykami, z tego, co one mogą nam dać, jak z nich skorzystać, co jeszcze można do nich dorzucić. Natomiast troszkę warto sobie też powiedzieć, skąd w ogóle to wszystko się wzięło. No i tak, jeżeli sam Agile tak naprawdę został zdefiniowany 20 lat temu i określono w nim wspólne reguły do metodyk zwinnych oraz Scrum też był metodyką, która powstała przed Agile Manifesto i już była dedykowana bezpośrednio do wytwarzania oprogramowania, to tak Lean oraz Kanban
wywodzą się z przemysłu, a dokładnie z Toyoty. To właśnie w latach 40. w zakładach Toyoty, chyba 40., ale się nie mylę, została wdrożona metoda Kanban. A następnie, około 20 lat potem, 20 lat później, została wdrożona metoda Lean Manufacturing. Więc można śmiało powiedzieć, że zarządzanie zwinne tak naprawdę nie było od początku domeną jakby IT, tylko swobodnie mogło to znaleźć zastosowanie też w innych branżach i oczywiście dalej znajduje. Czym byłyby te metodyki bez narzędzi, które moglibyśmy do nich wykorzystać? Jeżeli chodzi o narzędzia do zarządzania projektami, to jest ich cała masa, rozpoczynając od chyba znanej każdemu Jiry, tak samo znanej jak przez niektórych nielubianej, poprzez Trello, ClickUpa, Utraka, Asanę, całą masę innych rzeczy. Generalnie z tych wszystkich darmowym jest chyba Trello, ClickUp w pewnym zakresie też, więc jeżeli ktoś by potrzebował do jakiegoś projektu, to warto sobie zdecydowanie sprawdzić. Podlinkowałem tutaj również specjalną grę, która pozwala nam przetestować przepływ pracy w Kanbanie i gra ta pozwala przetestować jakby prawdziwą pracę na taskach z odpowiednimi limitami VIP. W tej grze należy poobsadzać konkretnych pracowników na konkretne zadania, tak żeby zrobić ich jak najwięcej. Ważne jest, że można natknąć tutaj się na blokady zadań. Warto sobie do tego zajrzeć, pokombinować z tym, potestować różne ustawienia i zobaczyć, jaki to ma wpływ na przepływ pracy. Przyszedł czas na podsumowanie wykładu. To, co sobie poruszyliśmy, to metodyki zwinne w nawiązaniu do przede wszystkim programowania. Omówiliśmy sobie trochę Agile'a, porównaliśmy z Waterfallem, pomówiliśmy o Scrumie oraz Kanbanie. Generalnie najważniejsza kwestia, na którą sobie należy odpowiedzieć, to jakie mamy wymagania, czy to w projekcie własnym, firmowym, czy jakie wymagania ma klient i pod to dobrać sobie metodykę. Tak naprawdę nie ma sensu wrzucać na siłę na przykład Scruma, tylko dlatego, że jest popularny. Scrum, który jest niewłaściwie zastosowany, potrafi naprawdę zepsuć cały projekt. I można sobie przyjąć takie założenie, że do małych projektów bardziej może nadać się Kanban z jakimś rozszerzeniem. Na przykład dorzucić sobie sprinty do Kanbana, no bo czemu nie? Scrum wymaga od nas tych pewnych konkretnych ról, więc zastosowanie go może być skomplikowane. Natomiast Kanban jak najbardziej może się nadać. I tak samo czasem warto dopasować te metodyki do własnych zastosowań. Czy byśmy korzystali ze Scruma, czy z Kanbana, czy z czegoś innego, nikt tak naprawdę nie wymusi w projekcie, żeby implementował tę metodykę w 100%. Tak naprawdę moim zdaniem rzadko jest używany Scrum w takiej idealnie czystej postaci, czy też Kanban. Zdarza się, że jakaś dodatkowa rzecz się tam pojawia, która nie jest na przykład określona bezpośrednio w regułach tej metodyki. Warto generalnie z tym pomyśleć, żeby dobrać do siebie jak najlepsze rozwiązanie, żeby przede wszystkim ten wynik końcowy, na którym każdemu zależy, był jak najlepszej jakości i był dowieziony w jak najlepszym czasie. Jeszcze jako słowo takie podsumowujące, czyli optymalizacja procesów. Metodyka musi być tak dobrana, żebyśmy byli w stanie te procesy optymalizować. Nic nam po Scrumie, czy Kanbanie, czy innych metodykach, jeżeli nie będziemy w stanie z nich wyciągnąć żadnych konkretnych wniosków. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę.